witam z powrotem w Nowokręgu. Na wyspie Hieros, znaczy na jednej z trzech wysp trójkontynentu Hieros, albo Hieros. Są dwie wymowy. W mieście portowym zwanym New Dagger. Nasi towarzysze dotarli do niego na poprzedniej sesji, ale droga nie była taka łatwa. Mianowicie zaraz przed portem zostali złapani w pułapkę goblińskich wilczych jeźdźców, którzy, jak się miało okazać, tak naprawdę byli tylko marionetkami wilków, które siedziały, na których grzbietach siedziały, i starli się oni tam właśnie z tymi wilkami, goblinami i jednym potężnym, o wiele większym istotą przypominającą wilka, jednak inteligentną, potrafiącą mówić nie tylko w goblińskim, ale także w no po polsku, w komonie. Z tej oto walki nie było łatwo, ale wyszli obronną ręką. Niestety nie obyło się bez ofiar. Zginął mianowicie kot. Dobra, dzisiaj jest ciężki dzień. Oh, yeah. Dzisiaj będzie ciężka sesja. Mój wierny kot. Kot Gareta. Wilko zabił z tymi. Wiecie, z tymi sierpami. Tak, no, śmierć przyszła po kota Gareta. Nie, pamiętać, jak 3 sesje temu spotkaliśmy tego kota, był taki cudowny. Myśmy tyle zbyt go przygarnął. On był tam cały czas. Nie, kot. Coś Gareth miał przy sobie cały czas kota, tylko, tak, nie wiedzieliśmy o tym i on zginął. Koni Gareta nazywał się kot. Mój kocie. No i niestety zginął koń Gareta. Jezu, ale to jest ciężkie, straszne to jest. Klacz, może to była ten klacz czy coś. Nie. Właśnie nie pamiętam, czy to był klacz czy wałach. Był klacz. To jedno z półgłoska. No to... Cicho. Mój wierzchowiec umarł. Definitywnie. Tak, umarł wierzchowiec Gareta, zabity wystrzałem z śrutówki, którą miał przy sobie jeden z goblinów. Także w obronie towarzyszy i małej Niny zginął mięsień, konstrukt Vincenta. Ale to, jak to zniósł Vincent, to już możemy zostawić na drugi plan. Postanowiliście spalić ciała, które, że tak powiem, co też uczyniliście, co wywołało, że tak powiem, że wasza zapowiedź dojścia do portu została zapowiedziana słupem czarnego dymu, który wił się widoczny z paru mil. Czekajcie, bo muzyka się zatrzymała. I dotarliście do New Dagger. Jak się miało okazać, jednak nie jest to zwykłe miasto. Jest to dziwne miasto, nad którą nasączone jakąś tajemniczą magią. I widzieliście pierwsze jej oznaki. Po pierwsze, tablica, która zapowiada, że zbliżacie się do New Dagger, musi być regularnie przemalowywana, inaczej farba z napisem New Dagger schodzi, odsłaniając dawną nazwę tego miasta, czyli Casa del Dagger. Dowiedzieliście się także od małej Niny, że miastem tym kiedyś była w tym mieście kiedyś wiedźma, którą przepędził z miasta jej ojciec, niejaki Jon de Arbe. Jon de Arbe jest właścicielem tutejszych miejsc, ziem, i równocześnie burmistrzem miasta, którym rządzi wraz ze swoją małżonką Beatrice de Arbe. I jego, że tak powiem, rozkazom służy także Frida Byron, która jest tutejszym szeryfem. I ona i jej ludzie dbają o pokój w mieście. Odzyskawszy Ninę, i po oddaniu jej rodzicom zostaliście zaproszeni do noclegu w willi de Arbe, ponieważ uznano was, no jakby nie było, za bohaterów miasta. Albo przynajmniej za ludzi, którym rodzina de Arbe jest bardzo wdzięczna.
i dołączyliście także do kolacji ze szlachcicami i postanowiliście tam trochę zaciągnąć języka. Malwin nie omieszkał zwrócić uwagę na nie aż tak dużą zamożność tej rodziny, jednak wasza rozmowa szybko zeszła na temat, który towarzyszy waszej podróży od praktycznie samej Dekomerady, czyli o niejakim Mogogu, herszcie tutejszych, że tak powiem, szajki goblinów, które zagrażają podróżnikom na traktach. Ustaliliście z Jonem de Arbe, że dostaniecie nagrodę za schwytanie bądź zabicie Mogoga i tym sposobem uwolnienie tutejszych ziemi i ich mieszkańców od goblińskiego zagrożenia. I właściwie mniej więcej w tym momencie skończyliśmy. Dostajecie za pokonanie goblinów i dostarczenie Niny jej rodzicom po 200 expa na głowę. Kurde, oraz kurde. Wasz honor wzrasta o jeden. Wow! Czyli ja mam zero. Czekaj, czy my dostawaliśmy jakieś... Straciliście jeden za bycie przestępcami, korsarzami w Dekomeradę. Ale w zamian za to, że przysłużyliście się mieszkańcom, znaczy mieszkańcom. No jasne, no, rozumiem. Przysłużyliście się w jakiś sposób portowi New Dagger, otrzymujecie plus jeden honor. Za dobry uczynek, jakim było uratowanie małej Niny. Okej. Minus dwa teraz mam zamiast minus trzy. No, musisz nad tym popracować, Kae. Czyli wychodzimy na tyle, ile zaczęliśmy. Tak, wracacie na swój pierwotny poziom. Dobra. Gitara. Czy przy stole została jeszcze pani szeryf, czy jesteśmy tylko my? Nie, jest jeszcze pani szeryf. Ona tam po prostu siedzi, widzicie, że kończy swój kieliszek wina. I zapisuje coś w takim małym notatniku, który wyjęła z kieszonki. Ale co jakiś czas też łypie na was i ewidentnie przysłuchuje się, o czym mówicie. To Garrett, który podczas kolacji siedział bardzo cicho i prawie nic nie zjadł, teraz tak z westchnięciem wstaje od stołu. No to dziękuję za kolację, pani Fredo. Czy jutro będzie jakaś szansa na spotkanie się z hrabią? Interesy kompanii. A ona patrzy na ciebie. A co? Ja wyglądam jak jego jakaś sekretarka? A bo ja wiem, zapytaj się jego majordomusa. Dobra, zamyka ten mały notatnik. Ja wracam do siebie. Jak mnie potrzebujecie, będę na posterunku. Każdy wskaże wam tam drogę. I dobrze, żebyście się tam pojawili, skoro chcecie podobno iść złowić Mogoga. Życzę wam nocy. I wychodzi. Chyba, że jeszcze coś ode mnie chcecie. Odwraca się w drzwiach, patrząc na was zalotnie. Definitywnie nie. I tak ma być. Im mniej o was słyszę w tym mieście, tym lepiej. Chociaż... Na razie. Poczekaj chwilę. To tak. Czym mogę ci pomóc? Ja Vincent wychodzi do przodu, zakłada ręce z tyłu w wyprostowanej pozie. Gdzie trzymacie zwierzęta? Jeśli mógłbym się im przyjrzeć. A co ja ci wyglądam? Na jakiegoś ranchera? Nie wiem, tam gdzie są ci, którzy je hodują, to musisz poszukać tych, którzy mają zwierzęta. Ja i moi ludzie mamy konie przy posterunku. Nie zawracajcie mi głowy takimi rzeczami. Ja mam tutaj miasto do pilnowania i ludzi do chronienia. Nie wiem, nie obchodzą jakieś zwierzęta. Czy Marvin słyszy to, co ty mówisz, Vincencia? Ale tak, to później już jest tak. Aha, czyli to było do wszystkich. No dobra, okej. Okay. Na początku, jak się zatrzymałem, to było to. No w sumie ona powiedziała, że ma ten gdzieś zwierzęta i coś tam. To... Znaczy, powiedziała, że jak chcecie zwierząt, to zapytajcie kogoś,
kto ma zwierzęta. Marvin się zrywa, podchodzi obok Vincenta i mówi do Fridy: Panno Frido, ale to kwestia zdobycia zwierzęcia, to również kwestia bezpieczeństwa mieszkańców tego miasta. To kwestia kompanii najwyższego szczebla. Miała spojrzała na ciebie tak? A wytłumaczycie mi w jaki sposób? Poza tym, że pokazuje na Gareta, że ten harcerzyk pewnie potrzebuje konia? O, wytłumaczyć. Vincencie... Nie trudno się nie zgodzić. Malvin oczywiście ma rację. Cóż, jeśli chcielibyśmy upewnić się, że nasza kompania dobędzie swego i załatwi wasz problem, z którym wy macie taki problem, będę potrzebować pomocy i to dość niskim kosztem. O, to jak to jest taki niski koszt, to na pewno możecie pokryć go sami. Pójdźcie na rynek jutro, na pewno znajdziecie jakieś zwierzę. Ja nie rozdaję tutaj, że tak powiem, zapomogi. Wasze zadanie zostało chyba określone dość jasno. 4000 sztuk złota za żywego Mogoga, a to jak to zrobicie, to już trochę wasza sprawa. Coś jeszcze? Vincent nic nie dodaje. Garrett miałby słowa w drzwiach, już szukając majordomusa. No dobrze, no to... Malvin chwilę się wstrzymuje od komentarza, bo już był blisko. I zawracam. Malvin jest zmęczony, pamiętam, przypominam. Tak, jedno tak. Zmęczenie. Jakby co. Zawracam się na pięcie i dołączam do Garretta i ekipy. Dobra, no to ona już raczej, jeżeli nie ma, jeszcze jej nie przerywacie, to zakłada kapelusz, poprawia pas z bronią i nawet bez jakiegoś wielkiego pożegnania czy skinięcia wychodzi. Rano. Ura, ta kobieta. Bardzo tu gościnnie, trzeba przyznać, że no. No, trzeba im oddać, że też niekoniecznie popisaliśmy się manierami. I mówię to i idę szukać majordomusa. To no, znajdujesz go tam pewnie gdzieś niedaleko tak naprawdę. Pewnie usługiwał właśnie tym dostojnej parze tam właśnie w ich sypialni. On właśnie schodzi jakby już tam z głównych schodów. Gdzieś go spotykasz po drodze i wyczuwając, że go potrzebujesz, pyta, tak, czym mogę służyć? Chciałbym się dowiedzieć, o której można by było zastać pana hrabiego w gabinecie. Kontrakt zobowiązuje nas do wypełniania raportów co jakiś czas i przydałoby mi się pewne uwierzytelnienie. I on na to, o, oczywiście. Sądzę, że już wczesnym popołudniem Po południu znajdzie go pan w ratuszu. Przed południem hrabia nie przyjmuje raczej gości. Może zrobi dla was wyjątek, jednak nie liczyłbym na to. Dobrze, dziękuję za informację. Dobrej nocy. I on, a tak, nawzajem. Tam widzisz, że gdzieś idzie prawdopodobnie do jakichś kwater służby, w tym, które znajdują się prawdopodobnie gdzieś pod waszymi pokojami, tak naprawdę w lewym skrzydle, czyli w północ-południe. Zachód. We wschodnim. A w lewym. Tak. W lewym, we wschodnim skrzydle willi. To z której strony? Czekaj. Z lewej strony. Lewe. Jak stoicie vis-a-vis willi, to lewe skrzydło. Czyli dobra. Wschodnie, jeśli północ jest tam, gdzie wyjście. Duży palec z lewej strony. Wyjście tak, jest tak. Na południe. No to zachodnia.
Czyli na odwrót. Dobra, nieważne. Tak, zachodnie skrzydło, przepraszam. Doszliśmy. Bo razem. Wy jesteście na wschodnim wybrzeżu. Tak, sorry. Dobra, no to Garrett już udaje się do pokoju swojego. A, jeszcze zapomniałem zapytać. To jest późny wieczór? Czy tak widno ciemno na dworze? Już jest ciemno na dworze. Nie jest super późno, ale no... taką późną kolację tak naprawdę zjedliście. Zjedzono z wami, żeby was trochę ugościć. No i jeśli się służba już zwija do spania, to jest raczej już późno. Dobra, to mówię do towarzyszy. Nie wiem jak wy, ale ja już mam dość wrażeń na ten dzień. Jakby ktoś mnie szukał, to będę u nas w pokoju. Garecie, a czy ktokolwiek zaoferował nam jakąś pomoc? Rozmawiaj z kimś. Niestety hrabia przyjmuje dopiero jutro. Pójdę do niego i tak musimy spisać raport. Ale omówmy to może w pokoju. Łypię konspiracyjnie po kątach. Dobrze, na osoby ale... nośne. Niech ci będzie. Okej, okay, idzie za Garrettem. Dobra. No, czyli pewnie spotykacie się już w waszym pokoju. Nie wiem, czy Kae do was dołącza, ale... Tak, Kae w sensie tak, też zmęczona, więc tak też sunie za nimi na pół śpiąca. Jasne. No dobra. Coś jeszcze omawiacie przed nadejściem nowego dnia? Czy... Tak. Ja... ten. Nie, mów mu. Jeszcze gdy idziemy. Jest to... Zawiodłem się trochę, że jakiekolwiek kolejne akcje, które mógłbym wykonać dla ulepszenia naszego stanu, powstrzymuje je to, że my jesteśmy właśnie w mieście, które żyje w absurdalnym wręcz zegarze biologicznym ssaków. A to jest bardzo dużo godzin, których ja nie chciałbym marnować, więc jeśli wy musicie udać się na odpoczynek, to droga wolna, ale jeśli chcielibyście ktokolwiek z nas, ktokolwiek z was pomóc w ubezpieczeniu naszej drużyny, to zapraszam razem ze mną. Mam kilka rzeczy do zrobienia. Myślę, że Kaja się troszkę rozbudziła. Ja nie dostałam, Vincent, bo nie dam ci żadnej krówki skrzywdzić. I tak patrzę na ciebie. Trochę wspominam, zmęczona, ale... że Kae też ma jedno zmęczenie. Tak, więc... tak, dlatego ona taka półśpiąca jest trochę. Ale więc tak... jeśli nie odpoczniesz w tej nocy, no to rzucasz na Constitution. Chcę odpocząć, tylko jakby mam tam ileś godzin jeszcze zapasu. Tak, tak, tak. Możesz 2 godziny tej light activities robić. No to te 2 godziny chcę na to max poświęcić. Okej, okay. Malvin patrzy na to, że ty Kae idziesz z Vincentem. Potrzebujecie mnie, Vincent, jak myślisz? Dacie radę we dwójkę. Nie chciałbym was odciągać od prób załatania słabości waszych umysłów, więc wasza pomoc przyda się również jutro, ale jeśli chcesz, proszę bardzo. Chwilę mogę. To ja pozwolę sobie dychnąć trochę, bo próbowałem przed sekundą załatwić ci coś i jak widać tutaj wszystko pokryte jest tylko drobną i cienką warstwą dobrostanu, a pod tym wszystko gnije. Wolę być przygotowany i jutro wybiorę się tam, gdzie raczej nikt nie będzie się oszukiwał co do tego, że ktoś gówno pomalował na złoto, że tak ładnie powiem. Przyda nam się nocna wizja lokalna, ale Vincencie, błagam was, pamiętajcie, że jesteśmy tu w gości. Więc... Gości, Garrett, ty... Teraz próbujesz nas jakoś tutaj musztrować? Ja idę właśnie pilnować Vincenta, żeby nie nabroił. Patrzę na Kae i tak po prostu...
Oje, oh yeah, tylko... power duo. Błagam. Każdy się przekonasz, patrzę na kłopoty? Ciebie kłopoty? Tak. Jakie kłopoty? No naprawdę. Dobra, Kaja, rzuć na przekonywanie z disadvantage'em, bo jesteś zmęczona. Oczywiście, oczywiście. Jak takim pijanym ze zmęczenia wzrokiem próbuję pewnie wyglądać. Czy Malwin może rzucić coś, by pomóc, by ten disadvantage, żeby dać advantage? Tak, możesz coś powiedzieć, żeby spróbować przekonać Gareta i dać wtedy jej advantage, co to się wyzeruje. To Malwin rzuca: Garecie, widziałeś, że to miasto jest praktycznie niezniszczalne. Ono samo odrasta z powrotem. Nie martw się. Obudzisz się i będzie w takim samym stanie, w jakim było teraz. To, co Gareth odpowie, zależy od rzutu. Tylko, że już rzuciłem dwa razy. Pytanie, co teraz? No nie, no bo... To mam rzucić jeszcze raz? Rzuć jeszcze raz. Dobra, rzucam jeszcze raz w takim razie. Szkoda tej czternastki, szkoda. No trudno. Plus jeden, 20. 20, okej. Jak coś, to musi, to mówcie. No to wiesz, no to mam tam... trudniej. Wiesz... mrugnęła do ciebie konspiracyjnie, ty już tak, no jest dobra, właściwie dobra. Czemu nie? I wtedy właśnie Vincent tak ją, wiesz, siup, chwyta ją za ramię i mówi do ciebie, że miasto jest niezniszczalne, więc właściwie... To miasto Malwin, tak, ale... mam nadzieję, że ludzie też tu odrastają, bo dobra, nie zabijcie nikogo tylko. To jest. I od strony to mówić. Odsaletowuje i zmęczony już idzie do pokoju. To ja idę za Garethem. Jasne. Dobra, w takim razie Malwin i Gareth, czy wy coś tam jeszcze chcecie o czymś gadać, coś jeszcze robić, czy idziecie po prostu spać i przenosimy oko obserwatora na Vincenta i Kae? To... Znaczy, ja bym chciał porozmawiać, ale możemy przenieść. To nie, to właśnie dlatego wolę, żebyście teraz pogadali, a w tym czasie co nie? Dobra. No to zostaliśmy we dwójkę, tamci wybalowali, to ale co dalej? Co dalej, Malwin? Jaki masz plan na jutro? Ja pójdę do hrabiego, trochę go ułagodzić. Trochę mu nadepnęliście na odcisk. Może z niego jednak coś wyciągnę, spróbuję go ułagodzić. Ty? Jedyne, co widzę w twojej pozycji teraz, to udawać, że jesteś lepszy od nas wszystkich w jego oczach. Ach, lepszy. Może to zadziała. Masz jakiś pomysł? Jaki? No, pomysł w sumie prosta obserwacja. No, nie sposób nie zauważyć, że dzielnie broniłeś Niny. Myślę, że jako ojciec to doceni. Zresztą trzeba mu przypomnieć, że być może jesteśmy w innej sytuacji, ale wszyscy tu służymy kompanii. Może będzie bardziej skory do rozmów. Powiem ci, Mar... No. No, mów, ja muszę wrócić do czegoś potem. A powiem ci, Garecie, że nie wiem, czy to życie jego córki jest aż tak wartościowe, jak myśleliśmy na początku, gdy tu jechaliśmy. Bardziej w jego oczach. Bo tak naprawdę nic nie dostaliśmy. Dostaliśmy jedynie zlecenie. No, na kolejne. Ciężko handlować życiem córki. Trzeba do tematu podejść bardziej subtelnie. Zresztą wydaje mi się, że bardziej tutaj trzeba zagrać na tym wspólnym celu, którym jest służba kompanii, ale... A oni nie mają żadnej subtelności. Widziałeś ich przepych, tych parobków rzucających im dywan przed nogami, gdy biegli do ich córki? Przecież to jest taki teatrzyk. To jest udawanie bycia wielkimi w mieście, które ledwo stoi na nogach, Garrett. Ja miałem siedzieć cicho i całować ich po rękach. Całować po rękach nie, ale co ci przychodzi z burzenia ich iluzji? Poza... Ta iluzja burzy się sama, Garek, i dobrze to poza przyjemnością zaobserwowałeś. To po pierwsze.
I po drugie, idąc torem mojego rozumowania, proponuję wybrać się do karczmy, tej, o której mówił Roy, gdy go spotkaliśmy na drodze. Tam jest wielu Eberrończyków, oni może pamiętają miejsca nieco bardziej urokliwe niż to i być może dadzą nam prawdziwą informację na temat tego, co się dzieje w tym mieście, a nie tą ckliwą historyjkę o Wiedźmie. Nie wierzę im do końca, wiesz? Nie. Dwa źródła informacji są zawsze lepsze niż jedno. Mnie też niepokoi ta klątwa, ale tak, trzeba zobaczyć, co mają na ten temat do powiedzenia mieszkańcy. A tak swoją drogą, to co to za nowa wiara w Kae odrodzona? Zaskoczyło mnie, że wziąłeś jej stronę. Ach, powiem ci tak. Nie musi być wiara w to, w co ty myślisz, że to wiara. Dobra. Dobra, w każdym bądź razie jutro czeka nas bardzo pracowity dzień. Pozwól, że odpocznę. Oczywiście, Garecie, odpoczywaj, ponieważ nie wiadomo, do czego jutro otworzą się twoje oczy z tą dwójką na wolności. Oj tak. Tormie, no. Daj mi siłę. Dobra, i to Gareth jeszcze w ramach odpoczynku to tam odkłada ten strój, który dostał, galowy, chwilę pisze w dzienniku i będzie próbował tak jakby pomedytować, skontaktować się może trochę z Gaelem, bo ma do niego pytanie. O, dobra, okej. Ale to jak, jak coś, Malwin siedzi bardzo cicho, nic nie przeszkadza. Dobra, to chwila. Slajduję. Mamy jakieś parawany między sobą? Mamy, nie? Tak, tak, mówiłem, że to jest taki dość duży, jak bardziej salon niż sypialnia, ale wstawiono parawany i łóżka, więc okay, macie taką... no macie taką namiastkę prywatności tam. Okej, okay, to Malwin chce ją zepsuć trochę i chciałbym, jak będzie Gareth medytował, to spróbować rzucić okiem przez któryś koniec tego parawanu, no zakraść się, podejrzeć go, podsłuchać. Możesz tam podglądać go, no dobra. Gareth tam się modli, a Malin... Dokładnie tak. No dobra, to Garecie, opisz, jak przygotowujesz się do kontaktu ze swoim nomen omen patronem. To siadam na łóżku, całkowicie się rozluźniam, wymykam oczy, mój młot kładę sobie na kolanach, siedzę w takiej trochę pozycji, powiedzmy, lotosu. Próbuję takiej trochę tej swojej energii w ten młot włożyć, próbuję przyzwać obraz Gaela i bardziej przekazuję mu swoją intencję niż wypowiadam zdanie, a chodzi mi o pewną kwestię, o kwestię tego, co należy zrobić z Mogogiem, ponieważ dostaliśmy parę opcji tak naprawdę. Czy zgodnie z wolą Gaela najlepiej będzie dokonać jego egzekucji już tam na miejscu, czy oddać go władzom i niech oni go osądzą? Dobra, to rzuć na charyzmę, czyli na twój spellcasting ability, jakby nie było. Kiedy swoją siłą woli, swoją oddaniem w sprawiedliwości, a dokładnie zemście, próbujesz... 16 plus 4, 20. O, 20. Nice. Dobra, no to... Czujesz jak w twoim lewym ramieniu zaczyna się takie żarzące ciepło, trochę nieprzyjemne, ale znosi się cierpliwie. Malwinie, ty widzisz coś bardzo dziwnego, mianowicie jakby na chwilę straciłeś Tom, coś cię rozproszyło, coś niezwiązanego, może gdzieś przebiegła mysz, albo po prostu mrugnąłeś i nagle widzisz, że Gareth dalej siedzi tak, jak siedział, ale jego młot zniknął, a teraz na jego kolanach leży ogromne ostrze o szerokim
ogromny, po prostu dwuręczny miecz o szerokim ostrzu i zakończony rzeźbą ściętym ludzkiej czubem, tak, ściętym czubem i ma, jak to się nazywa, jelec? Nie, ta końcówka co? Z drugiej strony. No wiem, wiem, na końcu głowica. Po prostu. Głowica i głowicę w kształcie czaszki. Nie wiesz, kiedy to się właściwie wydarzyło, ale widzisz, że jakby Garrett coś jakby rozmawiał z tą bronią. Nie do końca. Ty jakie znasz języki? Znam common, elficki i sylwański. To nie rozumiesz, co mówi mhm. Garrett. Kiedy ty, Garrecie, w celestialnym mhm. zaczynasz rozmowę ze swoim orężem. I Gael daje ci do zrozumienia, że bazując na tym, co wiesz, kim jest Mogok i czego dopuszczają się jego słudzy, należy mu się na pewno śmierć. Tak jak on i jego ludzie zadali na pewno cierpienie i śmierć tym, którzy chodzą tymi, niewinnych chodzących tymi traktami. Mhm. I że ta śmierć jednak powinna być przykładem dla innych. Trzeba ściąć jego głowę, ale musi to być widowisko. I tylko tyle dobra. Ci powiedział. Okej, okay. Dobra. Czyli no tylko tyle ci. To też nie były do końca słowa. To były takie bardziej uczucia. Dobra. Dobra. Tymczasem... Z goofy muzykę. Że ja właśnie szukam. Nie musimy być moje tak goofy. Moje pytanie tylko odnośnie tej obserwacji mojej. Mm-hmm. Jakby na razie jeszcze nie doszliśmy do końca po prostu tej modlitwy. Znaczy w sensie ja powiedziałem już co się dzieje, ale jeśli ty chcesz w czasie jak to się dzieje Malwin coś zrobić, to możesz zrobić. Nie, po prostu chciałbym obserwować moment, w którym czy ten miecz tam zostaje. Tak, czyli tak przez całą tą modlitwę miecz spoczywa na kolanach Garretta, ale w momencie, w którym Garrett już kończy, to ty znowu tracisz jakby, to ty tego nie jesteś w stanie zauważyć. W pewnym momencie dobra. On już po prostu siedzi tak jak siedział i ma z powrotem swój młot bojowy. Okej. Jakby mówię, że Garrett, mogłeś mnie widzieć, że cię podglądam. To nie było takie ukrywanie. Okej, okay, to... I... To Garrett, I się cofam, nie? Jak już widzę, że się czyli otwierasz oczy. Ja otwieram oczy i po prostu widzę taką wycofującą się powoli sylwetkę tak. Malwina. Tak musiała być ta muzyka. To słyszysz za parawanu. Pogadamy o tym jutro. I idę spać. Nie słyszysz odpowiedzi. Dobra. Dobrze, tymczasem Vincent i Kae. Gdzie wy się udajecie przez najbliższe 2 godziny? Cóż, Kae, wiem, że dołączenie do mnie w mojej misji kierowało tobą tylko i wyłącznie twoje prymitywne poczucie moralności, ale nie wątpię, że przy bliższej obserwacji również zaczniesz widzieć wszystko bardziej trzeźwymi oczyma. Więc właśnie próbuję się zastanowić, jeśli mogłabyś. Zejdźmy tu. Ja pokazuję jakieś po prostu drzwi i wychodzi. Bo to rozumiem, że w budynku byliśmy cały czas jakby tak gdzieś tam. Sądzę, że zostawili was na korytarzu i w czasie jak oni rozmawiają i jest ta modlitwa, to dzieje się to, co teraz się dzieje. Taka robi po prostu rzut D4 te drzwi i otwiera i patrzy, co tam jest. Dobra, to drzwi, rzuć D4. Jesus Christ. Dobrze przekonałem tego Garretta.
Cztery. Otwierasz i to ten. I wtedy. I patrzysz, jak Malvin i Garrett na chwilę przestają rozmawiać i patrzą na ciebie. To jest ten moment, kiedy ja odwracam wzrok i znika miecz. A, tak, no. To jest to, co cię rozproszyło, to dokładnie. Jest ten moment, ja to jest ten moment, który cię rozproszył. Ja tak... Kaja się chowa, ja patrzę i już jest młotek z powrotem. Tak, tak. Znaczy nie, dopiero teraz jest miecz. A, za wcześnie by było. Dobra, to ty wybierz, gdzie jedziemy. A. Tak, jak wiesz, mój ostatni konstrukt, pomimo tego, że niestety nas zawiódł, uważam, że jest to dobry kierunek do dalszej eksploracji. Ale żeby... Do brzegu, Vincent. Każe ma po prostu. Potrzebuję znaleźć surowiec, materiał. Jeśli wiemy, gdzie znajdziemy tutaj jakieś zwierzęta, będziemy mogli kontynuować nasze zadanie. Kaja. Znaczy, naprawdę musimy niewinne zwierzątka znowu mordować, żebyś mógł sobie zrobić jakąś zabawkę? Nie rozumiem. Nie ma innej metody? Niewinne, w jaki sposób niewinny, w jaki sposób jakikolwiek zwierzę kupię jest niewinne. Biedne zwierzątko, nic ci nie zrobiło krzywdy. Co innego goblina poharatać, który na ciebie biegnie, kurczę, z siekierą. Kae, jeśli to zwierzę znajduje się w tym grodzie, to i tak czeka już je dość definitywny los. A jeśli my dotrzemy do niego pierwsi, to damy mu chociaż szansę, aby osiągnąć swój potencjał. Nie widzisz tego? No dobra, a jakbyśmy znaleźli takiego bardzo, bardzo, bardzo starego konia. Takiego, co nie. Już... Konie są zbyt duże. O nie wiem, szopa. Zbyt wolne. Nie. Szop jest zbyt mały. Okej, okay, jaki jest odpowiedni rozmiar w takim razie, Vincent? Muszę się zastanowić, ale... Koza no to może idźmy, zobaczmy, przejdźmy się kawałek i, a, kurwa, i się zastanawiaj. Tabela bez sto idziemy. Dobrze, Kaj, czy ty potrafisz tropić? Potrafię. Ja ale... najczęściej znałem miejsca, w których zawsze znalazłbym jakieś cele moich badań, ale tutaj jestem trochę jak dziecko we mgle, więc jeśli mogłabyś mi pomóc. Gdzie moglibyśmy znaleźć jakieś zwierzę? To, no to po pierwsze tam jest jakieś wyjście na zewnątrz gdzieś blisko, czy można jakoś gdzieś tam... No nie wiem, jeśli nie chcecie skakać przez okno z pierwszego piętra, to musicie, możecie wyjść głównymi drzwiami na dziedziniec. Dobra, to choć poszukam jakiejś stajni czy czegoś. Ale jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa. To chodź. Zauważyłem. No to próbujemy wyjść z tego, z budynku. No, próbujemy. Czekaj, bo ty... Dobra, to chwila. Muszę rzucić jedną rzecz. Dobra, no to wychodzicie z budynku. Mijacie główne drzwi. Mijacie główną salę, można tak powiedzieć. No i jesteście na zewnątrz. Jest miły, miły, chłodny wieczór. Ty, Kae, czujesz bijącą od przestrzeni bryzę z charakterystycznym metalicznym zapachem, przypominającym wypalony proch strzelniczy, jak pachnie podobno przestrzeń kosmiczna. Bardzo ładnie. I jesteście na zewnątrz. Jest bardzo pogodna noc, dość ciemna, ponieważ pełnia była już jakiś czas temu, więc... A nie, chwileczkę, właściwie jest dość jasna, bo pełnia była parę dni temu, więc jeszcze trochę korony Irsombry widać na niebie. No to Kaja robi taki... No, przepraszam, przerwałem. No nic, oświetla nie, wam. Kaja robi taki potężny wsys nosem i próbuje wyczuć smród stajni. Nie ma problemu, widzieliście, gdzie prowadzą wasze konie. Stajnia jest jakby
z waszego punktu widzenia teraz jakby po lewo, w prawej części, uwaga, czekajcie, we wschodniej części ogrodów. No to Kaja trochę tak udaje, że tylko samym węchem się posłużę, że wcale nie pamięta, gdzie była stajnia, tak tamtędy, idziemy. Tak, tam mieliśmy stadnie. Aha. Tam możemy zacząć. No to idziemy w kierunku stajni. Dobra, no to jest stajnia. Widzicie, że pali się w środku światło. W sensie światło, no tam kaganek gdzieś się w środku pali. I słychać takie ciche rozmowy, cichą rozmowę i co pewien czas jakiś śmiech. Może raz tak cichutko zarżał jakiś koń, ale to było takie rżenie na dobranoc właściwie. A czy jesteś tam mój koń? Musielibyście wejść do środka, jeszcze nie wiesz. Aha. To tak Kaja pokazuje, że ten stajnie, czy chcesz wejść, zachęcająco. Stajnia. Znajdziemy tam konia, ale czy znajdziemy tam inne zwierzęta? Możemy zapytać. Widzisz, Kaję. Tutaj właśnie jest ten jeden szkopuł, że chyba nie powinniśmy pytać. Obawiam się, że nie każdy rozumie wagę naszego planu. Ale możemy zapytać jakieś zwierzątko na przykład. Ja patrzę na cię śmiertelnie poważnie. Tak. Reakcja Vincenta jest dokładnie taka jak w mojej chwili. Zapytać zwierzę. No. Jeśli mogłabyś jakąś demonstrację. To daj mi zwierzę. Rozglądam się, czy jest to jakieś zwierzę. Czy coś? No są ćmy jakieś takie, co tam do tej świecy lecą, ewidentnie jakieś odpalonej. Może gdzieś jakiś nocny ptak gdzieś w oddali zahuczał. Może no, na pewno świerszcze słychać w trawie właściwie, a propos. O, to. Okej. Moment, moment, zaraz. Czekam na Kaję. O nie. Z zaniepokojeniem. Dobra. Jest. Słyszycie pijącą od wolnej przestrzeni bryzę. I słyszycie odgłosy nocnych istot. Relaksujące. Czy jakaś jest w miarę blisko nas? Gdzieś. Co? No nie, no na pewno znajdziecie jakiegoś świerszcza w trawie, możecie go złapać. Ćmy też latały. Tak, są ćmy przy lampach. Was. Mm-hmm. Nie ma też tak dużo lamp jak w Dekomeradę, bo Dekomeradę ulice były oświetlone magicznymi lampami. Tutaj raczej nie ma lamp na ulicach. Jedyne światła, jakie się palą, to gdzieś w oknach jeszcze część, widać, że część mieszkańców jeszcze nie śpi. Kaem. To jakiś spróbuj. Świerszcz. Z jakieś mądrzejsze zwierzątko by się przydało, bo z ćmą to nie pogadam za dużo. Jakiś szczur chociażby się przydał i tak szukam, patrzę po tym po kątach, czy jakieś szczura. I to jest właśnie... Możesz rzucić na survival i spróbować tropić szczury. Dobra, to tak... rzucam na survival z disadvantage'em. Tak, dokładnie. Macie 15, jeden rzut, a drugi 16, czyli ładnie, 16 plus sekundka, 4, czyli 20 będzie łącznie. No, 20. Wiesz, gdzie zacząć. W sensie stajnia, owies, szczury. Sądzę, że jeśli spojrzysz pod odpowiednią miotłę, to znajdziesz jednego. Dobra, to chodź do tej stajni, po cichu wejdziemy. Zmieniam swój płaszcz na czarny. Okej. Okay. Jest, ledwo go widzisz, Kaję, w ciemnościach. Znaczy, nie, no tak. No to Kaję też jakby
się tak próbuje jakby tam, no może nie stealthuje, ale też jakby tak się może chowa za Vincentem i po cichutku próbuje otworzyć drzwi. No to drzwi jako takich do stajni nie ma, są tylko te takie... po prostu jest... No to okej, okay, no to... Znaczy są takie duże drzwi, ale są stoją otworem, raczej nie ten. I słyszycie wyraźniej rozmowę ze środka i ze środka jest... słyszycie coś mniej więcej w stylu... Nie no, podbijam. Pas. Pik czarny. Jeden. Nie. Dzwonek 5. I coś tam ktoś rozmawia. I chwilę potem jest. Gdzie mi ty z tą kartą? Skąd ją wyciągnąłeś? I potem jest jakiś trzask, jakby tego kufla o jakiś stół. Moje klimaty. Dobra, chodź, idziemy. I tu wchodzimy już tak pewniej trochę. KF wchodzi do środka. Dobra, no tak, KF wchodzisz do środka, to w środku tylko widzisz... Pewna. Widzisz, że siedzi majordomus i dwóch stajennych i jeszcze jeden jakiś sługa i grają w karty, w czwórkę. Na takim, że mają na beczce rozstawione karty, a sami siedzą na belach z sianem i widzisz, że mają ze sobą tą butelkę wina już w pewien sposób opróżnioną i spojrzeli się na ciebie, kiedy wchodzisz. Jest taka niezręczna cisza, kiedy patrzą się. Można się dołączyć? I potrząsa tą sakiewką. No to... oni tak trochę coś tam poszemrali do siebie. Patrzą na majordomusa. Diego, który widzisz, pomimo tego, że jest dość już czerwony na twarzy, jest cały czas taki sam spokojny, jak był. Jak spojrzał na ciebie spod swoich przymrużonych oczu. No, nie widzę problemu. Zapraszam. I kopnęli do tej beczki jeszcze jedną belę z sianem. K.E. Co to ma na celu? Vincent, znajdź mi jakiegoś szczura, a ja tu zagram chwilę tutaj z państwem. Skup się. Dobra, zaraz. Idź tam, popatrz na zwierzę. Ty i próbuję rozgrywać w takim razie z nim. Dobra, ty masz proficiency w kartach? Masz chyba, nie? W kartach. Powinnaś mieć jako... Jako pirat. Pamiętam, że było coś takiego, chyba że tego nie wzięłaś. Nie mam. Nie masz. Dobra, nie, to rzucasz po prostu D20 i nie dodajesz też? Proficiency. A disadvantage też? I disadvantage, tak. Dobra. Yes. Spoko. 13 po prostu. 13, dobra, to muszę im rzucić. Nie dodaję, bo okay. Nie jest proficient. No. Jakby miała proficiency w Gambler Tools, to wtedy tak. To ja rzucę im. Ile było? 13. 13. Okej, okay, dobra. No to już rzuciłem twoją rękę i teraz ich ręka. Ile obstawiasz? Ile dodajesz do puli? A ile oni grają w ogóle? Za ile? Jakie tam są kwoty? Tam są kwoty takie nie większe niż parę sztuk srebra. Nawet może by się uzbierało jedno złoto tam na tym. Mm-hmm. No to daję tak z... Bo złoto to było... Czekaj, ile to było sztuk srebra? Tak połowę złota daję, o. Czyli, jeśli się nie mylę, 5 sztuk srebra chyba. Nie wiem, co twardo ostatnio muszę znaleźć. Boję się. A, jest currency. Już patrzę. Dobra, mam. Silver. Jedno 10. Złoto. 10, czyli 5 sztuk srebra dorzucasz. Tak, 5 sztuk srebra rzucam, tak. Dobra, no to podbijasz, sprawdzają, przegrywasz 5 sztuk srebra. No, trudno. Jak oni reagują, no to jeden z nich taki... Taka niby piratka z GIF, a ten, a ryzykant słaby i zagarnia te karty, zagarnia tą pulę. A jak reagują na moją obecność? Nie zwracają na ciebie uwagi. Są zbyt zajęci tym, że KE, która jest dość, że tak powiem, zwracającą uwagę osobistością, dość poważnie zajmuje ich uwagę. Vincent nie jest w ogóle przyzwyczajony do tego, że może się poruszać w stajni i nikt nie zwraca na niego uwagę. Zamierzam też zrobić... jeszcze nie zrobiłeś nic super ryzykownego, więc też na razie tam po prostu weszliście. Jakby, no. Rozglądam się po stajni, żeby... Jest,
Jest, widzisz wasze konie ustawione boks przy boksie. Widać, że zdjęto z nich siodła, odpięto popręgi, wyczesane są nawet, co na pewno im się przydało po takiej podróży. I tam wtrążalają owies. I to właściwie tyle. I widzisz też, że tak jakby w dalszej części stajni jest jeszcze kilka boksów, ale te są mniejsze. Co w tych boksach? Koń byłby. Nie podszedł. Na razie jest przy waszych koniach, które są najbliżej wejścia. Okay. Są trzy wasze konie. Jest naleśniczek. Malwin, przypomnij mi imię swojego konia. Kuba? Oj, chyba gościeo. Już myślałem. Żanet. Jest naleśniczek, jest Żanet i koń Wincenta. Nagle KS słyszysz w swojej głowie Wincenta. Nieproszony rozpoczyna monolog. Koń jest bardzo imponującym zwierzęciem, biorąc pod uwagę, jakie ogromne dystanse potrafi każdego dnia przebyć. To się dzieje, kiedy ty grasz w karty. Tak, dlatego KE przegrywa. Łykwina bierze tam po prostu, nie? Bo nie może. Ty, KE, wiesz, że możesz go jakby ze swojego umysłu wyrzucić. Nie musisz go słuchać. Aha, dobra, to go wyrzuca. I rzuca też do gości grających. A macie jakieś zdychające kozy? Czy coś takiego? Tak spojrzeli na ciebie. Tu kozy nie, to na rynek musisz iść. Idź ten, coś tam może kupisz. Ale jakieś takie, nie wiem, stare zwierzę, co już ubiera prawie. Ja tak. A po co ci to? A kolega ma jakieś takie dziwne fetysze, to tam chcemy. I tak spojrzeli na ciebie. To nie, nie mamy. To nie mamy. Dobra, to ostatnia i idziemy w takim razie. Dobra, i rzuca kolejne 5 sztuk złota. 5 sztuk złota? Dobra. 20 na 20, ale muszę przerzucić. O. Bo było disadvantage niestety. Aj. 7. Przegrywasz te 5. Kolejne, całe złoto przejebane. Nie no, jedną sztukę przerąbałem tylko. Vincent. Odjąłem sobie jak coś. Vincent kontynuuje monolog. Wiedząc, że nikt go nie słucha. Tak. Dobra, to dziękujemy. Dobranoc, panowie. Bierze jeszcze łyka wina i oddaję im, idzie. Koń byłby idealny. Dobra. Na rynek idziemy, na rynek. Do moich celów, ale niestety jest zbyt duży. Kaja cię bierze po prostu za rękę i cię wyprowadza z tej stajni. Kaja, gdybyśmy mogli tylko dostać jakiegoś mniejszego konia. Ale gdzie takiego znaleźć? A macie jakieś kucyki czy coś? I oni tak, no tak, panna Nida ma swoje. Nie, to... Dobra, Vincent, nie będziemy zabierać. Dobra, szukamy tej twojej kozy, idziemy stąd. Vincent chciałby zajrzeć do reszty boksów. No to jak zaglądasz do dalszych trzech boksów, jest tak, że są trzy boksy wasze konie, trzy boksy takie duże, na duże konie są. Dwa są jeszcze konie, widzisz, takie bardzo zadbane, jakaś tutaj ewidentnie pełnokrwiste, bogate, bogata jakaś droga rasa. Czy tam, tak się chyba mówi, nie? Są rasy koni. One mają rasy, czy co mają konie? Konie chyba mają. Maści? Nie wiem, dobra, nieważne. Jakieś widzisz jakieś luksusowe dwa konie. I po drugiej stronie są takie małe boksy. Widać, że to były kiedyś duże boksy na konie, ale zmniejszono je. I tam jeszcze są trzy... chwila. To znaczy, ile powinno być? Je. Powinny być dwa kucyki. Zmniejszono je? W sensie boksy? Boksy zmniejszono. Konie. Po prostu zmniejszono konia, żeby był tańszy kucyk. Tak. I rzeczywiście są dwa kucyki, które teraz już sobie drzemią.
najedzone z pełnym brzuchem sobie drzemią i widać, że mają zaplecione w warkoczyki przepięknie ozdobione grzywy i tyle kokardek, ile się da, wsadzone na każdą możliwą kończynę. Kae, przed nami bardzo długa droga. Konie dają sobie radę, ale myślę, że wszystkim przydałby się ich wigor i siła. No nie, ja ci w tym nie pomogę. Chcesz, to wygraj w karty tego konia. To wtedy... Wtedy ewentualnie, ale ja nie chcę tego ręki przyłożyć. W karty? Myślę, że jak postawisz odpowiednią ilość, to na wszystko pójdą. A pomożesz mi w tym? Przekonaj mnie. Byłoby to całkiem zabawne, gdyby nam się udało, prawda? A czy naprawdę nie możemy znaleźć jakiegoś, nie wiem, martwego zwierzęcia? Czegokolwiek. Już wilka martwego nie mogliśmy wziąć od razu. Vincent idzie do stołu. Okej, okay, no to wychnąłeś ścienia. Oni zdrygnęli, kiedy ciebie zobaczyli. I widzisz, że majordomus tak spojrzał na ciebie i czym, a panu czym mogę służyć? Też chce się pan dołączyć? Tak, chciałbym z wami zagrać. Oczywiście. Proszę, no i tam dostawiają ci miejsce, możesz, dają, rozdają ci karty. Kae, stań za panami. To Kae staje za panami. Dobra, tak, no to ty tam... Nieprzekonany, ale idzie i... Dobra, Kae, albo performance, żeby udawać, że nic nie robisz podejrzanego, albo stealth, jak się za nich zakradasz. No to spróbuję stealthić. 11... 17, czyli 11 będzie i plus 6, czyli 17. 17 na stealth. Dobra, no to ty, Vincent, widzisz, że Kae zniknęła ci praktycznie z oczu, ale potem widzisz, jak tak jest taki stuk siana i właśnie tam gdzieś taka para gickich oczu z nich się patrzy na panów. Przyglądam się temu, co jest, leży na stole, o co grają. Co to jest? Ile tam mają? Po tym, jak Kae przegra u nich sztukę złota, to są raptem 4 sztuki złota. Panowie, musicie wiedzieć, że ja nie gram o byle co. Oni spojrzeli na ciebie. A co? Złoto ci niemiłe? Jak nie, to możesz dać nam. Wyjmuję 10 sztuk złota. Spojrzeli się na 10 sztuk złota, bo to jest, że tak powiem, równowartość ich miesięcznego zarobku. No, sądzę, że w takim razie nikt tego nie przebije, no ale... Nie powiedziałbym, że nie macie żadnych sposobów na to, żeby zastawić jakąś sumę. Nie wiem, tak spojrzeli na siebie i na to tam coś ten i Diego mówi, no dobrze, no to czego pan chce w takim razie, bo widzę, że stawka jest tutaj trochę większa. Kucyk. I oni tam spojrzeli przerażeni, majordomus, kucyk? O, 10 sztuk złota to tylko, można powiedzieć, 1/3 kucyka. A zważywszy na to, że jest to kucyk, który należy do panny Niny, której obowiązkiem jest mi usługi, znaczy moim obowiązkiem jest się nią opiekować i zapewniać dobrobyt, to sądzę, że i nawet 100 sztuk złota mogłoby być trudną ceną. Wyciągam magiczną kuszę i kładę ją na stół. O Boże. Oni wszyscy odskoczyli, kiedy ty kładziesz po prostu Kronenberga takiego tam. I on... co to jest?
Cóż to za makabryczna rzecz. Jo, jeden z nich widzisz, że coś tam jakby już sięga do noża, bo nie wiesz, że ty im kurwa grozisz teraz, czy co? Spokojnie, to tylko mała prezentacja i demonstracja wielu ciekawych narzędzi, które mogę wam zaoferować. Ten na przykład, czy widzieliście kiedyś cokolwiek tak imponującego jak to? Wyjmuję jeden z bełtów, który jest znajduje się w tej chwili na tym. Na kuszy i od razu kolejny. I oni tak, jeden z nich zaczyna żygać. Znaczy prawie się pożygał, kiedy oni to zobaczyli. Idź mi z tym piekielnym ustrojstwem, co to jest? Demon jaki? Można by i powiedzieć, że makabryczne w waszej ocenie, ale wyjątkowo wartościowe w Casa de Comerade za taki przedmiot. No ale kto będzie jechał do Casa de Comerade z jakimś takim truchłem, panie? Myślę, że dla 200 sztuk złota byłoby warto. Czy widzieliście kiedyś podobny? Deception, kiedy mówisz 200 sztuk złota. Jak coś to okaże się, próbuję przyjrzeć, czy tam nie wystałem im jakieś karty z rękawów czy z nogawek. Aha, dobra, insight. Okej, okay. Deception mówisz? Tak. Dobrze. Waham się, czy ci disadvantage'a chyba nie dać, ale na razie nie. Na insight, jak chcesz. KE ile? 12 na insight. 12 na insight? Nie widzisz, żeby mieli przygotowanie, żeby byli przygotowani do kantowania. Używam inspiracji, przerzucam. Dobra. Tu inspirację sobie zostawić na... tam jebać. 11. 11? No to oni tak... To jest takie coś? To złamanego grosza bym nie dał. Toż to chyba... Do ognicha jedynie wrzucić takie ustrojstwo. Jakbym z czym takim do kościoła wszedł, to bym chyba strzelnicą przez łeb dostał. Rozumiem, że póki co nie widzicie, z czym macie do czynienia, ale mam nadzieję, że szybko to zmienię, na przykład tym. Wyciągam swój dzban magiczny. Dobra, to wyciągasz gliniany dzban powleczony krowią skórą, który lekko muczy, kiedy nim trząsasz. Biorę. No to. Przekazuję, że mi Tak, dokładnie. Sięgam po pierwszy lepszy kufel, który się tam znajduje. Dobra, no coś tam chwyciłeś, zanim zdążyli ci to zabrać. I nalewam do niego piwa. I oni. Piwo! Panie, pan, piwa to se możemy ile chcemy od tego, od hrabiego wziąć. Co mi z takim słojem? To ile tam wejdzie? Patrz, ile tam wejdzie tak na oko? Na oko, wiesz. Tam, nie wiem, na oko? Z galon nawet nie. 5 litrów, litrów bym powiedział. 5 litrów, litrów, dobra. No czyli chyba galon właśnie. Za galon piwa mamy ci kucyka panny Niny oddać. Ale to jest... Vincent jest trochę stumped przez sytuację, w której się znalazł. Nie. Ten sprzęt oczywiście nie musi być do waszego użytku, ale sprzedaż jego za... Wiecie, po ile takie chodzą w Casa de Comerade? I oni tak jedzą, ale ja nie wiem, ja nigdy tam nie byłem. 200 sztuk złota. Deception. I masz disadvantage już teraz. Dobrze, już raz ich okłamałeś. Przyjmuję. 17. 6. 6. I oni tak, weź ty... Rubalu, weź, zabierz te rzeczy i zostaw nas w spokoju. Nic nam po tych twoich piekielnych wynalazkach. Kae, jakiś pomysł? To Kae, może obejrzeć te skrzynki z tymi kucykami, czy tam jakoś...
Znaczy, czy w ogóle tam byłaby druga ucieczki, gdybym te kucyki na przykład wypuściła, nie? To czy one by... No jest tylnie wyjście, na, na bo z tyłu jest wybieg, nie? Za, za stajnią, więc moglibyście tamtędy spróbować, jakbyście chcieli uciekać z kucykiem, no ale to by była kradzież kucyka. Kae? No, a ja mogę odpowiedzieć ten telepatycznie? Tak, możesz odpowiedzieć chyba. Nie, nie może, nie może. Nie, nie, a nie, to nie jest możesz, message. Gesty możesz, możesz gestami. Tak. To KRM tak. Kupię ci jeszcze 5 minut. No to... Kaja szuka tego szczura. No to jak jesteś w tym stogu siana, to na pewno jednego znajdziesz. W sensie tak możesz po prostu podnieść z ziemi. To podnoszę z ziemi i próbuję wyjść z nim tylnym wyjściem. I on zaczyna piszczeć, kiedy ty go podnosisz i próbuje cię ugryźć w rękę. O nie. Rzucajcie na inicjatywę. No on rzuca na atak. A ty rzucaj jeszcze przy okazji na siłę, kiedy on ci się próbuje wyrwać. Co my zrobiliśmy? Dobra, krytyczny jeden, nie, jest, nie rzucaj, on nie jest w stanie ci się wyrwać, za dobrze go trzymasz, dobra, ale jeszcze próbuje cię ugryźć. Tak. Też okay. Krytyczny jeden, nie jest w stanie, tak go chwyciłaś. Sam się gryzie. Tam nie, się że tam chwyciłaś go tak idealnie, wiesz, za skórę na grzbiecie, on nie może nic zrobić, ale zaczyna przeraźliwie piszczeć, oni się tak odwracają. Szczurę znalazłam, sorry, już wychodzę z nim. I oni, tam się coś zaczynają śmiać, no pełno ich tutaj, a cię taka kocica to łapie, że... I oni się zaczynają coś brechtać. Dobra, idziemy, Vincent, i KM wychodzi z tym szczurem. Vincent bez słów zbiera swoje przedmioty. Jesteście głupcami, ignorantami. Chcę, żebyście to wiedzieli. Będziecie tego żałować. No to będziecie jeden tego jeszcze taki, żałować. Jeden taki z nich trochę większy wstaje i widzisz, że jest... Wychodzę. Kolega żartuje. Leci za tobą kufel jeszcze, ale zupełnie nie trafia. Dobra, Vincent, wychodzimy. Pa co mam? I wyciąga szczura. Jest, i Kae trzyma szczura, który taki rozczapieżony jest i przerażony, kiedy ona trzyma go za frak. Kae, ile razy miałem ci? Jest za mały. Potrzebujemy czegoś większego. Słuchaj, szczurek. I Kae rzuca Speak with Animals. Okej. Okay. I robi to z Primal Awareness, więc nie zużywa spell slota. A, okej, okay, nice. Tak, tak, tak. I no jakby komunikuje się ze szczurem i mówię do niego, słuchaj, szczurek. Szukamy jakiegoś zwierzaczka rozmiaru kozy, takiego najpierw półmartwego. Masz jakiś namiar? I on tak spojrzał na ciebie, patrzy na Vincenta i... Za darmo? Nie powiem. Dobra, szczurek, a co byś chciał? Ser! Vincent, mamy sera trochę? Tego śmierdziucha mieliśmy, ale ma coś innego. A, jakiś dobry czuję! Oczywiście, że mam. Vincent nie ma sera. Ale Vincent, trochę jeszcze nim pachniesz. Ale Vincent ma kamień o zapachu sera, który wyciąga. Dobra, szczurek, słuchaj, dostaniesz tego sera, ale najpierw nam powiedz. Chcesz? Macham mu przed nosem. Najlepszy. 200 skoków stąd, w stronę gwiazdy, leży mięcho. Ale takie świeże mięcho, czy już po prostu... Za świeże by jeść. Za świeże by jeść. Świeże mięcho, Vincent, może być, czy nie? Ja ci jakby przetłumaczyłem, co powiedział. Możemy się przyjrzeć. Dobra. No, co chcesz? To już wszystko. Dobra, to rzuć mu ten ser i spadamy. Tak ci daje znać, żeby tam mu Okay. Śmignąć gdzieś daleko. Wykonuję taki dość średni rzut w odwrotności kierunku. Dobra, no tam rzucasz i ten Kae, ty czujesz, jak zaczyna gramolić, żeby za tym pobiec. No i Kae go tam puszcza, nie? Po prostu. Dobra, no to idziemy w tamtą stronę. W tą, którą on powiedział, tak? Czyli tak, na tak, północ. Tak, dobra, tak. No to nie wiecie, ile to jest dokładnie 200 kroków.
kompletnie nie wiecie, czego dokładnie szukacie, ale możecie rzucić na percepcję, kiedy zagłębiacie się w noc. Not 20, ale mam, kurde, disadvantage. Masz disadvantage. Not 20. 9. Ale czy to jest na co rzut? Na spostrzegawczość. A, czyli 9. Bo na razie się rozglądacie. 15. 18. 15, nice. 18. Dobra, no to idziecie jakby pomiędzy stajnią a willą jest taka wąska ścieżka. Domyślacie się, że tamtędy mieliście iść. Wychodzicie na taki już bardziej zdziczały ten ogród, który otacza willę. Tutaj już widać, że już nawet przestano podejmować próby ogarnięcia tego. I rzeczywiście, Kae, ty widzisz, że w jednym miejscu jakby poruszyły się krzaczory. Kiedy większego od szczura, a mniejszego od kozy gdzieś tam zaszeleściło. Jakaś bestia. To pokazuje, że był cicho i próbuje się skradać tutaj, do tego miejsca. Wyciągam kuszę. Dobra, no to kiedy podchodzicie bliżej, z pomiędzy liści wyłania się... Chwila, muszę się dokładnie przyjrzeć. Wielki sęp. Goblin, kurwa. Kot Gareta odżyjesz. Niepotrzebnie czytam. O, wiem. Już, sorry. Dobra, po pierwsze. Kae, ile ty masz percepcji? Dużo. Znaczy pasywnej mam 16. 16, dobrze. W takim razie poczekajcie. Świetny nóż. Dobra, możemy zostać przy tej muzyce. Dobra, no to... Kae, ty odgarniasz te... krzaczory i widzisz dziwną bestię. Mianowicie jest to owad. Ogromny owad, podobny do karalucha, ale o rdzawo-czerwonym pancerzu i dziwnym jak dla owada, ale obecny ma ogon taki długi, który się za nim ciągnie. I parę takich rozwidlonych niczym ćma czułek, takich bardzo delikatnych, którymi omiata teren dookoła siebie. I czujesz wyraźny zapach, taki wyraźny, cholera, jaki to będzie, octowy zapach w powietrzu, kiedy go widzisz. Mm-hmm. I on tam... To jest to ranne zwierzę, czy raczej to szuka czegoś? Widzisz, że szuka, ale ma jedną, ma ten. Widzisz, że albo jest stary, albo chory, bo ten pancerz ma taki jakby wygląda jakby miał zardzewiały ten pancerz. Okay. Taki, że pokryty jest jakąś taką szadzią w pewnych miejscach. Czy ja mogę się rzucić na niego i go zgraplować? Możesz spróbować. To próbuję w takim razie, póki mnie nie zauważył. Oj, dobra. Kuba, i to jest rzut na co? Na siłę będzie? Tak, Kuba zniknął coś. No. Ale Kuba mówił, że tam może mu wypaść. Okay. Internet, więc... Dobra, na razie. Nie, no jestem normalnie. Co? Ale moja kamera zniknęła. Kliknij prawym na nią. A ja Kubę widzę? U mnie jest przekreślona kamerka twoja. A teraz znaczy, ja też Kubę widzę. To ty musisz go prawym kliknąć. A dobra. Jest, to u ciebie jest. O Jezu, mam dwa na disadvantage, niestety. Dwa? No to jest to... siły, tak? Czy to jest tam... To jest siła. No siła. Jeśli chcesz go zgraplować, to siła. No to po prostu wiesz, nie wiesz, jak do końca do tego podejść. Próbujesz chwycić za ten ogon, który się tak wije, ale jest zbyt śliski. I to coś zabiera ten ogon i bardziej w te krzaczory się tam... No to Kaa krzyczy, bierz robala! Robal, bierz robala! Czy ja widzę go? Kae, przypomnij, czy ty masz jakąś biżuterię? Masz, prawda? Czy nie? No, ma tam na szyi jakieś paciorki we włosach. Ma bardziej... jakieś kolczyki i dużo ma takie ten. A czy na masz... rękach? Ma masz... ten pierścień, który wcześniej ukradła. Okej, dobra. Właśnie muszę go zidentyfikować, co to jest w sumie. No. No. Dobra, no to Vincent, co ty robisz? Widziałem też to. Tak, widziałeś, że coś, jakiś taki duży kształt tam w
Krzaczory. Jestem w stanie go rozpoznać, czy nie? Arkana, ale ty masz widzenie w ciemnościach chyba? Mam. Dobra, to arkana. Okay. Arkana bądź natura. Ale jak tam krzyczała, nie? Kaja, żebyś go łapał jak coś. Tak, no to tak, pytanie, czy go zauważy. Najpierw, wiesz co... Okej, tak... Wiem, że Kaja jest taka, żeby pierwsze łapać, później się zastanawiać, natomiast... 16. Arkana. 16. Rozpoznajesz tą istotę. Jest to... Zwie się je zgubą rycerzy, ponieważ jest to rdzewnik. Owado idealna istota podobna do owada, która żywi się metalem. Na razie się nada. Strzelam. Okej, okay. Wal. Lethal czy? Lethal, tak. Okej. Okay. Okay. Zatrutym czy zwykłym? Zatrutym. Dobra. Zatrutym. What the fuck? Ja już nie wiem, jak to działa. Co nie wiesz? Ja myślałem, że ma być żywy, a teraz tylko wiesz, ja się zaraz nim zajmę. Ja będzie żywy z powrotem, spokojnie. W szoku strzelasz po prostu, nie? Że ta Kaja jest po prostu nie wie, o co chodzi. Nie? Dobra, 24. Panie, kurwa, myśliwy. Ile? 25, ten. 25, trafiasz bez problemu. I tak jak już mówiłem, on jest ranny i stary, więc po prostu się przewraca od razu. Jak być żywy, przecież chciałeś żywego. I widzicie, jak owad, nie? On się tak składa i drży jeszcze lekko. No, żywy przez określony czas. Taki się nada. Zresztą to owad. Robaka mi nie żał, dobra. Masz wszystko, co chciałeś? Pokaz hipokryzji z twojej strony. Jeden z kolejnych, oczywiście, ale powstrzymam się od komentarzy. No, powstrzymaj się. Ja jestem zmęczona. Dobra, Vincent, zostawiam cię, okej? Okay? I idę w kinę. Dziękuję za pomoc. No, papa. Takie tak się robi teatralnie i idzie sobie. Okej. Okay. Vincent staje nad świeżo upolowanym rdzewnik. Jak się nazywa rdzewnik? Rdzewnik. Rdzewnik. Mogę wam wysłać, jak wygląda właściwie. Na razie się nada. Handaucik. Dobra, leci handaucik z rdzewnikiem. Zbieram truchło. I udaję się z nim do pomieszczenia, w którym pozostawiono nasze toboły. Dobra, no to powiedzmy, że tam wiesz, gdzie to jest, jakby te toboły, które chcieliście, to wam zaniesiono do pokoju, ale jeśli chodzi o tam większe te takie torby podróżne, to zostawiono je w jakimś magazynie przy stajni pewnie i nie wiesz tylko do końca, gdzie jest głowa Worga. Mówiłem im, żeby wsadzili ją do lodu, ale gdzie ją wsadzili? Tak gdzie ją wsadzili do lodu, to nie do końca wiesz. No nic, nie jest to coś, czym teraz będę się przejmował i tak, ponieważ chcę znaleźć miejsce, żeby... Popracować? Popracować nad tym truchłem. No to sądzę, że jakiś tam taki... wygaszony, ale gdzieś tam kowal co jakiś czas musi podkuć te konie. A, mówisz do piwnicy, właśnie. Do piwnicy zanieśli. No to... Więc tam wiesz, będę... gdzie jest piwnica? Nie, dlatego już szukam innego miejsca. Dobra, no to mówię, jest jakiś taki warsztat przy stajni, gdzie się naprawia siodła, gdzie się czasem może podkuje konia albo wyjmie mu obcęgami kamień z kopyta. Okej. Okay. I też widzisz, że... ekipa grająca w karty już się zwinęła. Okej, więc wkradam się do tego pomieszczenia, zamykam szczelnie drzwi. I Vincent, powiedz, ile ty masz pasywnej percepcji? 13. 13, okej. I rozumiem resztę nocy... Tak. Pracuję. Pracujesz... Podczas mojego long rest. Podczas twojego long rest. Dobrze. Kaja, ty jeszcze coś robisz? Nie, Kaja od razu poszła w kimę, także też long restuję od razu.
żeby tych dwóch godzin tam nie przekroczyć. K, jak rozbierasz się do spania, zauważasz, że nie ma twojego pierścienia, które miałeś na ręce. O. Jest tylko, masz po nim taki pusty odcisk, jakby wiesz. Przeszukuję jeszcze kieszeni, ale już jest zbyt zmęczona i kładziesz się spać. Nie ma. Ale. Zniknął gdzieś. No dobra. W takim razie. Nastaje nowy dzień. Zostajecie obudzeni tak naprawdę głosami miasta. Gdzieś tam zadudniły dzwony o dziewiątej. Chyba, że ktoś deklarował specjalnie wstawanie wcześniej. Ale też byliście dość zmęczeni, więc sądzę, że jest to rozsądna rodzina. Dobra. Jeżeli, Gareth, ty wstajesz trochę wcześniej, żeby jeszcze tam zrobić parę przysiadów czy coś, to musisz obudzić Malwina. Ale wstaje nowy dzień. Dobra. To Gareth wstaje, ubiera się, bierze, nie bierze całego swojego ekwipunku, zostawia tarczę, na pewno bierze swój dziennik, swoje karty, swój młot. No i patrzy, co robią inni. Patrzy na nich wyczekująco. No Malwin, widzisz, że leży i chrapie. Dobra. Kae, je śniadanie. Czekaj, jest u siebie w tym w pokoju. I... Kae ma osobny pokój. Tak. I przygląda się temu obrazowi, co wcześniej. Vincenta nie ma. Nie, dobra, no to... Kae, rzuć proszę na... Już teraz jest nowy dzień. No, nie ma disadvantage. Nie masz disadvantage, więc tak. Zależy, jak chcesz, co chcesz zrobić z tym obrazem, ale albo tam investigation, perception, możesz też spróbować go zbadać, jakieś magiczne rzeczy, ale też rzuć proszę na zwykłą inteligencję. Dobra, to najpierw zwykła inteligencja. To ci... O Jezu, 3 plus 2, 5 to nic. Inteligencji. Zwykła inteligencja, dobrze. No to. Dzień teraz... jak co dzień. Jak co dzień. To perception standardowo. Percepcja, kiedy przyglądasz się obrazowi. Jeden. Tam jest jakiś obraz? Nie pamiętasz, coś innego nie pamiętasz, na której on był ścianie. Śpiochy jeszcze ma w oczach. Jezus. Nie, no żartuję, bez przesady. Ściągasz ten, tą jakby prześcieradło, które go zakrywało. No kurwa, obraz, jakaś stara baba stoi w tym. Jakaś stara baba stoi w gabinecie i to jest ten gabinet, w którym ty teraz zrobiono ci spanie. Jakby wiesz, że była taka, że jest biurko, za biurkiem jest okno, tam jak już mówiłem, z widokiem na port, a przed tobą była taka kanapa, którą rozłożono i tam zrobiono ci spanie, nie? No to Kaelko uchyla drzwi i mówi: Gareth, chodź zobacz starą babę na obrazie. I cię woła. Ej. Zobacz babę na obrazie. No racja, zapomniałem. Dobra. Gareth, jako że nie ma lepszego pomysłu, idzie. Taka stara baba na obrazie. I Kaja tak próbuje stanąć jak ta baba na tym obrazie, na tyle tego biurka. Okej, okay, no to... Pan jestem wiedźma. No to rzeczywiście, widzisz jak Kaja stoi jakby, że jest biurko, za nim jest takie dość duże okno, jak już mówiłem, tam z ładnym dość widokiem na wybrzeże i jest ten... jest... przed tym biurkiem oparte o nie stoi Kae w takiej dość, no można powiedzieć, dostojnej pozie. I widzisz, że stoi tak samo jak postać na obrazie. Na obrazie jest, widzisz starszą kobietę w siwych już włosach, ale spuszczonych takich do ramion, rozpuszczonych i w przepięknej szacie zdobionej srebrem. I okno, na którego tle stoi, podobnie jak teraz stoi Kae, akurat w tym przypadku jest to, tam po prostu widać przestrzeń kosmiczną, jest tam, okay. Albo jest, nie jest do końca, bo nie widziałeś tego okna nocą, ale albo jest po prostu wieczór za oknem, albo to jest specjalna taka wizja, że tam jest wręcz kosmos.
Jest to ludzka kobieta? Na pierwszy rzut oka tak. To ta słynna czarownica, Gareth. A tak, i jest tabliczka, którą próbowano, próbowano zakryć, ale jest widać na niej, jest napisane Dagmara vel Astre. Okay. No, to ona, dobrze się wyspałaś? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. No super, to jakie plany na dziś? Zobaczcie, co tam Wincencik wymodził. Znaliśmy wczoraj jakiegoś kolejnego robala. Co robiliście? I Gareth, sorry, że ten, ten też rzuć na inteligencję. Okej. Okay. To będzie 13 plus inta, chyba mam nic, więc 13. 13? Dzień jak co dzień. Dobra, sorry, że przerwałem, rozmawiajcie spoko. Dobra. Vincent swojego kuzyna znalazł i go od razu zabił. Znalazł swojego kuzyna, ale jak to kuzyna? Mieliście nikogo nie zabijać. No taki tam robaczek jakiś chodził w krzaczkach. I to już parowie martwy był, więc już... Bo wcześniej to był pomysł, żeby kucyka wziąć, ale wiesz, kucyk to by się Nina wkurzyła, także... Nie, po prostu bledny, jak to słyszę. Matko. Jak KM mówi kucyk, to słychać pchnięcie za ścianą. Malmi się zrywa ze snu. Wcale nie spał. Słucha uważnie. Próbuję się ogarnąć. Chcę do was dołączyć za jakiś czas, no nie? Dobra. Dobra, to Vincent upolował robaka, tak? Kucyk jest nieruszony. Nieruszony. Dwa kucyki nieruszone nawet. Ale co? Nawet dwa? Trzech super. Nie było, prawda. To się nie myliłam, a nie było trzech. No dobra. Dobrze, to... Czyli bilans na noc jest taki. Zero trupów ludzkich, jeden trup robak, tak? Tak. Super, dobra. No to można powiedzieć, że była to... Dobra noc. W takim razie udało nam się jeszcze nie narobić sobie śmiertelnych wrogów w New Dagger. No dobra, to chyba musimy trochę zasięgnąć. Śmiertelnych chyba nie, ale... Co? To jeszcze coś chcesz powiedzieć? Vincent był Vincentem po prostu i tam mógł kogoś wkurzyć, ale... Ale dobra, ja sztukę złota przerąbałem w karty, więc myślę, że są zadowoleni z bilansu. No, myślę, że tak. Muszę się odegrać po to. Tylko drzwi. Pamiętaj, nie wpadnij w ciąg. O, tak? Halo. Chodź, Malfi, no, patrz, baba na obrazie. I znowu staje tak jak ten, jak ta. Ja patrzę na Dagmara. Patrzę na Kaę, patrzę na ten obraz. Wie, o, gdyby namalować obraz, że ty stoisz tak, jak jesteś na obrazie, to byłby ciekawy obraz. O, dobra. Tylko zobacz, tam jakaś noc za oknem, a tu dzień. To by trzeba było do nocy poczekać, żeby zrobić... Nie, stankę. No, obraz w obrazie, nie... Kaę. A co? Jedziemy na papieroska jakiegoś? Na jakąś fajeczkę, coś? Wyciąga fajkę i Kaę swoją zaczyna nabijać. Jak mój? Malvin, inteligencję rzuć, proszę. Oczywiście. Czekałem na to. Nie no. Czekajcie, muszę chwileczkę. Gdzie są kości? Kaę będzie przez całe miasto będzie przychodzić do tego pokoju. Tak, o, patrzcie, ludzie, baba na obrazie. Czekajcie. O kurwa, dam radę rzucić taszpadem, uwaga. Uwaga, taszpadem. Panie. Nice. Widzę, jak rzuca. Nie widzę, co jest. 9. Inteligencja. No to nie będzie wyżej niż miał ten. Nie. Ach, shit. Dzień jak co dzień, dzień po dniu. Tak, dzień jak co dzień. A ten obraz jest tak realistyczny? Taki klasyczny obraz. Klasyczny obraz, taki je widać, że na zamówienie, czy coś w tym guście. Portret wręcz, byś powiedział. Ale no ciekawe jest to, że wiesz, że jakby ona nie stanowi centrum tego obrazu, tylko... Jest jakby narysowana w tym pokoju. Okej. Okay. Znaczy narysowana, namalowana. No to Marvin po prostu się przygląda temu obrazowi. Chciałbym go dotknąć, tak przejechać jakby. Dobra, no to... Czy on jest leciwy, czy nie? No. Aha, w tym sensie wydaje się niemalże jak nowiutki. Kurwa.
farba jest nawet, byś powiedział, taka, że ona nie jest lepka, bo jest wyschnięta, ale... tylko jest lepka, bo jest nowy, no. Zobaczcie, ten obraz jest prawie jakby był przed chwilą namalowany. Znaczy nie przed chwilą, w sensie tak, wiesz, no nie wiem. No jest po prostu nowy, no i tyle. No, na pewno. Nie brudzi. Na pewno intrygujące obraz, bardzo ładny pewnie. A ciekawe, czy zachowuje się jak ten znak i KS szuka jakieś tam, nie wiem. Jest jakiś napój, czy coś, tylko jakiś płyn, który mógłby coś pobrudzić? Czy nie? Jest, może jest coś w biurku. Kałamasz jest jakiś, to szuka jakieś tam. No to tak, to zna, jest pióro, jest kałamasz i pióra. Czekają. No to, no to bierze ten tusz i tak na ten, kurs na ten obraz. Chlas, dobra, no to... Ale co ty robisz? No zobacz, czy będzie nie. Z tym znakiem przed miastem. A jak nie będzie? Dobra, i wtedy, jak po prostu widzicie, po prostu jest takie zwolnione tempo, kiedy... chlusta po prostu ta, widzicie jak to po prostu ta tam, no nie wiem jak to nazwać, ta fala tego atramentu po prostu uderza o ten obraz. I słyszycie jak bąk za wami uderza coś w szybę. Za nami? W sensie to ta szyba co była na obrazie? W okno za wami. Dobra, no to... Ale to, które było namalowane tak, na obrazie, tak? Tak. To obracamy co się. Co uderzyło w szybę? Widzicie, jak na parapecie leży jakiś czarny ptak i ma skręcony kark. Wow. Okej. Okay. I tak podryguje, że... No uderzył w okno. No dobra, to właśnie do tej pory Garrett nie był aż tak tym obrazem zafascynowany jak jego towarzysza, ale jak to się wydarzyło, próbuje przyjrzeć się temu dokładniej, na razie otwierając swoje zmysły. Dobra, no to śladów magii. Zapiekła ta blizna na twoim ramieniu, ale tylko na chwilę. Nie wyczuwasz ani nic celestialnego, ani demonicznego, ani nieumarłego w okolicy. No, Kaja próbuje otworzyć to okno. Poza oczywiście... Poza, tak. Kaja. Tak. Kaja próbuje otworzyć to okno i wziąć tego ptaszka. Nie ma jak otworzyć okno. A. Nie ma żadnego rodzaju... Nie ma klamki, nic w tym guście. To jest bardziej jak witraż. Mówiłeś, Roch, że to nie jest taki, że tak powiem, jej portret zogniskowany na nią, tylko ona jakby stoi w tym pokoju, tak? Tak, a znaczy głównym, jak jest ten obraz, to jego główne centrum to jest to okno, potem jest biurko i ona stoi jakby z prawej strony tego biurka. Tak jakby to... ktoś ją malował z pozycji kanapy, na której spała Kale. Okej, okay. To Gareth chce się przyjrzeć, czy na obrazie widać tle jakieś przedmioty, które mogłyby się wyróżniać, których może w tym pokoju nie ma, albo tam stoją cały czas. To za mało jest na tym obrazie. W sensie raczej biurko jest centralną częścią. Ona, to biurko i to okno. Takich ścian, żeby tam były półki czy dywan, to już tego nie widać. Dobra. Ale na obrazie nie ma nic, co by poza zwykłe tło takie obrazowe... Rzuć jeszcze raz inteligencję. Okej, dobra. Aha, i oczywiście atrament zniknął bez śladu. 7, czyli dzień jak co dzień jednak, cały czas. Jeszcze jedna próba. Garrett próbuje zobaczyć, czy nie ma klasycznego schowka za obrazem, próbując zobaczyć, co jest ze ścianą. Obraz ma wręcz ślady bycia próbowanym, odczepionym od ściany. Dookoła jego ramy są widoczne ślady skrobania i jakiegoś dłubania, ale widać, że nie udało się, ktokolwiek próbował, nie udało się go odczepić. I ty jak próbujesz, też nie możesz znaleźć, w ogóle on się nie rusza. Dobra. Okay. No, Kaja próbuje z tym oknem walczyć trochę jak coś w międzyczasie. Dobra, Kaja. No po prostu, no nie wiem, może spróbować wyjść. Znaczy, to w międzyczasie, ale to do Kuba teraz tam, Malwin, w sensie, co chcesz. Ja chciałbym, bo gdzie ona, ona na tym obrazie stoi w miejscu, w którym coś jest teraz?
jest róg biurka. Okej, okay, to ja staję w tym samym miejscu, co ona dokładnie. Okej, okay, rozumiem. No to przed sobą widzisz kanapę, na której spała Kae. Jest tam niepościelone, rozwalone łóżko. Nad vis-a-vis ciebie jest ten obraz. I wiesz, i ty, w ty stoisz tak, jakbyś w lustro patrzył, nie? Że jest to jakby lustrzane odbicie tego pokoju. Okej. I tyle. Że teraz ty rzeczywiście jest... stoisz w jej na jej miejscu. Jakbyś, ten... jakby to było lustro, to ty byś stał w jej miejscu. Czyli obraz jest odbiciem lustrzanym, a nie pokoju. Jakby... Tak. O fuck. Jest jak lustro. Jakby odbijał pokój do wewnątrz. Ale, czy, ale nie działa jak lustro, jest namalowanym obrazem. Aha. Tak, tak, tak. Spójrzcie. To jest jak odbicie. Jakby... Tak, jest jak odbicie Malwinie, ale wydaje mi się, że jeśli ten obraz, no na pewno jest magiczny, jakoś wiąże się pewnie z klątwą, a akurat nie mamy tutaj naszego speca od magii. Może pokażemy to Vincentowi. Dla mnie no nic tu specjalnego nie widzę poza oczywistościami. Może wy macie masz rację. Wynośmy się stąd. Ale jeśli nie, to właśnie. Ja wydaje mi się, już jest dobra godzina, żeby pójść do ratusza. Chciałbym pogadać z hrabią, może złożyć raport. A wy? Myślę, że dobrze jest znaleźć, tak jak mówiliśmy z Malwinem, inne źródła informacji o tym, co tu się dzieje. Może zwerbować jakiegoś lokalnego przewodnika. Trzeba się przygotować na konfrontację z Magogiem. I definitywnie wspomnieć Vincentowi o tym, co tu się dzieje. Przewodnik. Co, chcesz dostać Ale przewodnika od Iona? Tak, spróbuję tutaj podziałać. Teren, który nam wskazał Wredny Nóż, jest dość trudnym. Trudnym terenem, z tego co pamiętam. No może coś takiego się przydało. Może ktoś miejscowy bardziej. Może mniej oficjalny przewodnik. Rozumiesz, Garecie? Tak, rozumiem. Przewodnik nadany od Iona byłby naszym być może bardziej. Mówisz szpiegiem. Tak. Oczami i uszami hrabiego. Być może, dlatego. Ja wybadam, co może nam zaoferować Ion, a jeśli chodzi o nieoficjalne kanały, no to tu myślę, że Kai, ty będziecie idealnymi emisariuszami. Tak, chciałem się wybrać do karczmy. Kai, ciebie nie było przy tym, jak rozmawialiśmy z Garethem. Chcieliśmy się wybrać, przynajmniej ja chciałem się wybrać do karczmy, o której mówił Roy, kiedy mieliśmy nasz obóz na środku trasy. Tutaj zaraz pod wieżą ta karczma. Ma być tam podobno sporo eberończyków. Może będą mieli coś do powiedzenia na temat tego, co się wyprawia w tym mieście, bo coraz mniej mi się to podoba. Tak jak na początku jeszcze myślałem, że to może jakaś farsa, może to coś mniej przerażającego. Tak teraz jestem zafascynowany, ale też trochę przerażony. Tak. No. I jeszcze jedno zadanie bojowe, Kae, dla ciebie. Świetnie sobie poradziłaś jako niańka Vincenta i błagam, znajdź go. On jest teraz sam w tym mieście. Nie wiadomo, co tam narobi. Zwłaszcza, że z tego, co mówiłaś, zyskał towarzysza nowego. Trochę się tego boję, puszczać go samopas, więc... Ja tak trochę przytakuję, ale tak trochę cały czas patrzę na tego ptaka biednego, co tam... No, czy on to... już padł, czy...? No, już się przestał ruszać i... Okej. Okay. No to jeszcze tak ostatnią próbą dotyka tej szyby
Bo tak coś się tknęło i próbuję rzucić Detect Portal. Okej. Okay. Ciekawości, które ma ze swojej tej klasy. W jakiej ty masz? Ile to mil jest? Jedną milę ode mnie. Jedną milę, dobra. Wyczuwasz portal, dokładnie rzecz biorąc, 5 stóp od siebie. O kurde. Portalem są drzwi do tego pokoju. To tak się obraca do was i mówi, to jest jakiś portal. Te drzwi są portalem i tak patrzy po prostu wokół. I łapię za framugę i próbuję tam coś wyczuć. Przeszliśmy przez te drzwi już wielokrotnie, Kara, o co ci chodzi? Nie, czuję. Krywam tutaj. Nie, podaje mi się, że ciągle włączam, wyłączam, bo to muzykę. Dobra, taka. Twoje gickie zmysły się nie mylą. Dobrze wiesz, wy tak naprawdę życie piratów z GIF polega na tym, że szukacie portali, wykorzystujecie je do różnych niecnych celów. I jak widzisz portal, to jak już go znajdziesz, to wiesz, że to jest portal. I oczywiście, te drzwi są portalem, ale na razie są portalem z tego pokoju do korytarza. Aha. To ja mówię takim super przekonującym tonem do nich, że to jest portal z tego pokoju do korytarza. Jakby nie czując absurdu jak do tej wypowiedzi. I tak raz wchodzi i wychodzi, wchodzi. To Gareth robi to samo, patrzy na nią długo i działa. Masz rację. Wydaje mi się, że ten portal jest aktywny. Dobra, wrócimy tu jeszcze, bo nie mam więcej pomysłu, ale... Ile trwa detect portal? Masz tam czas? Czy to jest jak akcja? To jest akcja. Akcja. Dobra. Mhm. No to tylko taki bong, kiedy wiesz, wysyłasz. Tak. No i to jest, tu jest ten portal. Czyli te drzwi znajdują się... W takim razie jedna mila mówisz, ile to jest metrów? Dużo. To jest w chuj. Dużo. To jest więcej niż kilometr. No, ponad to jest więcej niż kilometr. Dobra. Czekaj, tu muszę przeczytać, jak dokładnie działa ta umiejętność. Czyli ten obraz jest na tej samej ścianie, co te drzwi, czy nie? Jeszcze raz. Czekaj, muszę przeczytać. Mhm. Kliknąłem, że na czacie się pojawiło w tym, w rolu jak coś, nie? Okej. Kurde, bo tu nie jest napisane, co jeśli... To jest closest plan. Closest. Portal. Dobra, tak. No to wyczuwasz tylko ten. Czyli wyczuwam tylko ten, jasne. Mm-hmm. Dobra. Dobra, to ja chciałem jeszcze spytać, dopytać, czy te drzwi i ten obraz są na tej samej ścianie? Nie. Drzwi są do ściany prostopadle. Dobra. Okay. Czyli się stąd. Z perspektywy obrazu drzwi by były po prawej stronie, po tej samej, po której stoi Dagmara. Okej, okay. Dobra. Dobra, to co mówiście o tej karczmie i Wincencie? Gdzie w końcu mam iść? No, jest rozkojarzona bardzo. Gdzie chcesz, Karę? Jeśli chcesz ze mną podążać do karczmy, chociaż nie idę do niej teraz, jeszcze jest za wcześnie, raczej tutaj poczekałbym na wieczór i wybrał się wtedy. Ale jeśli chcesz ze mną iść, to oczywiście zapraszam, tylko nie gwarantuję, że wiesz... Mogę być nieco zajęty. To chodź, poszukamy Vincenta najpierw, co? Pokażę ci tego swojego kuzyna. Co mu zrobił. Dobra. A ty, młody... Co ty chciałeś robić? Iść do tego achcy księcia, hrabi? Tak. Myślę, że dobrze będzie złożyć raport do Zjednoczonej Kompanii. No a przy okazji, tak jak już mówiłem, trochę może pociągnę go za język, może dowiemy się jakichś konkretów. Też trzeba będzie zajrzeć do Fredy, nadmieniała, że pewnie jakieś szczegóły operacyjne to z nią trzeba załatwiać.
Dobra. Ja mam pomysł, ale to nie jest nic istotnego. Mów. Chciałem zorientować się, co z tą młodą. Z Niną? Tak. Możesz zaciągnąć języka. Wydaje mi się, że prędzej tobie powie niż mi. Niby czemu? Mówiłeś, że... Nie chcę po prostu... Nie powinienem się wtrącać w to, jak ktoś wychowuje swoje dziecko. Może trochę za mocno poleciałem wczoraj. Dobra. Dobra, Malwinie, dowiem się. To co, to może... To gdzie się spotkamy, jak już załatwimy swoje sprawy? Gdzie was szukać może? Może w tej karczmie. Dobra, okej. Okay. To do karczmy i... Znaczy, ja do ratusza, wy do karczmy, czy jakoś tak? Może Marvin nam jakiś koncert zagra. Dobra, a może nawet trochę to na tym zarobimy. Gdzie, dobra, czyli jak już mówiłem, jest jeszcze przedpołudnie, dochodzi może 10, bo trochę się tam przy tym obrazie pogmeraliście. No ale też ty, Vincent, ty już skończyłeś swoją pracę, patrzysz na swoje dzieło. No i zastanawiasz się, gdzie mogą być twoi towarzysze. Już właściwie dawno powinni wstać. Cóż, mruczę pod nosem. Jest to ekspresja wulgarna, pełna wkurwienia. Połowa moich narzędzi została zniszczona podczas rozpracowywania nowo zdobytego truchła. Tak, większość narzędzi ci się rozpuściła i musisz znaleźć nowy Tinker's Tools zestaw, jeśli chcesz używać. To jest... Czekaj, bo to się robi z tych, z nie Tinker's Tools, tylko tych, co używają, czekaj, jeszcze mówię. To sprawdź. I jeżeli tak, miałeś jakiś zestaw, to on ci się rozjebał podczas Tak czy siak, będę operowania na rdzewniku. Dobra, będę musiał go znowu zrobić, okej. Tak, więc, jeszcze pytanie mechaniczne, czy rdzewnik ma jakieś umiejętności, które miał za życia? Czy mój konstrukt na bazie rdzewnika? Nie, musiałeś wszystkie organy z tą cieczą, która rozpuszcza metal, musiałeś się ich pozbyć. Inaczej twoje, wiesz, to co w niego wszczepiasz, te twoja technologia by nie mogła, no on by ją rozpuścił, strawiłby ją. Przekonałem się o tym kilkukrotnie podczas tej nocy. Tak, więc musiałeś go, że tak powiem, z tej umiejętności, to była najtrudniejsza część operacji, że musiałeś... Musiałeś praktycznie amputować, ale musiałeś robić to ręcznie, tam wiesz, bo jak próbowałeś skalpelem, to się skalpel się rozpuszczał i musiałeś zbić jakąś butelkę czy coś i jechałeś tym odłamkiem. Bardzo frustrująca robota. Tak, więc nie ma już tych czułek długich. Nie, to pierwsze musiało wylecieć, jeszcze trochę skwierczy gdzieś tam w rogu. Natomiast samo cielsko, całkiem pokaźne. Takie wielkości medium, powiedzmy, że... Jest medium. Koza, większa koza. tak, one dobra, są... Okay. Znaczy nie, no, po prostu koza. Większa koza byłaby large. Okay. Nie, no jest taki, no taki Rottweiler może. Wychodzę ze swojej ciemni. Na zewnątrz, żeby zorientować się, gdzie się znalazłem. W sensie, jak to wygląda na zewnątrz w tej chwili. Jest już dzień. Nie wiem, czy wy już wyszliście, czy jeszcze... No chyba szukamy, nie, Vincenta? No to możecie się, jeżeli nie macie nic przeciwko, możecie się już spotkać na dziedzińcu. Dobra. Przed. No i widzicie, jak Vincent wyłania się z składzika przy stajni, a zaraz za nim po ziemi szura po prostu największy karaluch, jakiego widzieliście w życiu. Z charakterystycznym tym urządzeniem, tym dynamo, które używa Vincent do swoich kreatur, po prostu wszczepionym w tą taką małą głowę. A ta głowa wilka jest w końcu, czy nie? Nie. To nie wiem. Nie ma. Nie ma, dobra. Jest, to jest po prostu ten. Widzę ich? Widzisz ich, tak.
Zobacz, dwa robaczki idą, Malwin. Muszę ci przyznać, Kae. Teraz bardziej do siebie pasują. Już nie będzie nam zadawał żadnych pytań, Kae. Dobra. Tak, wygląda to dość naturalnie, szczerze mówiąc. Jakby człowiek szedł z psem, to idzie robal z robalem. No ma to sens. Muszę przyznać, Kae, że wyjście ze strefy komfortu okazało się wyjątkowo korzystne. Chociaż nikomu... Tak? Cieszę się, że nie zginął żaden kucyk. Tak. Plus chciałbym dodać, że widziałaś, jak zwierzę to, które przed tobą się teraz znajduje, wydało ostatnie tchnienie na twoich oczach, więc jeśli ta arbitralna granica życia i śmierci jest dla ciebie tak ważna, to proszę, jestem od niej wolny oraz od twoich moralnych rozterek. Prawda, Kae? Nie wiem, co powiedziałeś, ale spoko. Sztama. Cieszę się, że się zgadzamy. Tylko chyba mi pierścionek zakosił, bo miałem go zanim poszłam. Przykro mi, ale twój pierścionek, raczej go nie odzyskasz. Ta mała bestia ma kilka umiejętności, które również mi okazały się być dla mnie sporym problemem podczas moich badań. A cóż, cena postępu. Postęp. Może to i postęp? Nie wiem. Dobra, ja się cieszę, że nikogo nie zamordowałeś. Jak się bawi? Jak się wabi ten karaluch? Nie myślałem o nazwie, ale... Na swój dziwny sposób chyba nawet jest bardziej estetyczny niż to pierwsze straszydło, co zrobiłeś. Nie widzę tego, ale miło mi. Dokładnie to samo mówię, Gachet. Pasują do siebie, nikt nie będzie zadawał zbędnych pytań. Lepsze to niż ta makabryczna, dziwna konstrukcja z poprzedniego razu. Czyli tylko i wyłącznie dlatego, że nasz towarzysz nie jest już kręgowcem, przestaje wywoływać u was takie silne emocje. On, Kae w ogóle z dupy wtrąca. On powinien mieć jakieś takie imię podobne do Vincenta, jakieś, nie wiem, Wiktor albo Dominik może, o, takie dostojne. Wiktor. Ja nie wiem, czy... Niech będzie. Jak słyszysz imię Wiktor, Vincent, to pewne wspomnienia napłynęły do twojej głowy, ale to już co innego. Sądzisz, że właśnie lubię, nie wiem, albo lubię... jest idealne, albo jest nie pasuje. Lubię jego brzmienie. Tak, brzmi. Natomiast... to ci później napisz. Dobra. Tak, Vincencie, uważam, że ten robak jest dużo bardziej estetyczny niż skrzyżowanie taczki i młotogłowa, ale myślę, że już możemy... Garecie, a w ogóle to. Gdy już skończysz swoje dzienniki, chciałbym, żebyś napisał książkę na temat estetyki i jej postrzegania, bo wygląda na to, że jest to temat, którego nie sposób zgłębić, a na pewno z waszych wytłumaczeń. Mówiłeś, że co znaleźliście? A w sumie to niech za dwu, ale wszystko słyszę, jakby co. Dobra. Ona chyba widziała tam najwięcej. Ale gdzie? W tym pokoju? Ten portal? Tak, tak, portal. No to... Opowiedz mu o portalu. Korytarza no jest... do pokoju. Posadzili mnie w pokoju, gdzie nie wiem, czy mieszkała tam wiedźma, czy co. Ale tam jest taki obraz i Malwin zauważył, że ten obraz jest jakby lustrem. I jak ja rzuciłem atramentem, to wpadł kruk, czy tam wrona, i zginęła, i umarła. I tam jest portal jeszcze w tych drzwiach. Kae w ogóle robi chaos kompletny. Portal. Tak, Vincencie, do tego obraz wydaje się, jakby był wiecznie świeży. Miałoby to sens, patrząc na resztę magii w tym miejscu, ale... Okej, Vincent chce zastanowić się nad informacjami, które właśnie mu przekazano. Czy może rozpoznawać niektóre z nich, albo domyślać się, w jaki sposób działają, jakie mają cel.
Okej, arkana. Ale jest to strasznie ogólne pytanie, więc może ciężko. No jest 10. 10? Za mało informacji. Musiałbyś się trochę więcej dowiedzieć, co tu się dzieje, żeby móc zadać bardziej szczegółowe pytanie. Tak, to wiesz, to może być wszystko i nic. Cóż, chętnie się przyjrzę może... wspomnianym obiektom. Natomiast myślę, że i w mieście znajdziemy wiele do obserwacji. Tak, tak, myślę, ale że... łatwiej się obserwuje bez... Patrzę na tego. On ma Wiktor na imię teraz? Tak, został nazwany Wiktor. Patrzę okay. na tego Wiktora. Ale łatwiej będzie chyba bez tego czegoś. Bez Wiktora, w sensie. My z Kae wybieramy się do karczmy, gdy tylko zostanie ona... Bo ona raczej nie jest otwarta, no nie? Nie wiesz, bo nie wiesz, czy to jest taka karczma, wiesz, taka do popijania, czy to jest taki zajazd bardziej. To jeszcze okay. nie wiecie, to musielibyście tam pójść. No to tam, jak się dowiemy, to ruszymy, jak tylko będzie otwarta. Ale nie wydaje mi się, że przekonamy do siebie wielu mieszkańców w ten sposób. To mam pomysł. Ja do umówionej wizyty z hrabią mam jeszcze parę godzin, więc może pójdę z Wincentem, potowarzyszę mu. Może dowiemy się czegoś o tej klątwie, może pójdziemy do magicznej wieży, a wy otwórzcie swoje nieoficjalne kanały informacyjne. Wieża to idealny punkt do zrobienia przeszpiegów, a my chyba idziemy wszyscy w tę samą stronę, bo ta karczma, ona się jakoś nazywała coś tam pod wieżą. Pod wieżą maga się nazywała. O, to chodźmy. Albo pod magiczną wieżą? Coś ale tam. No coś takiego. Nie mam notatek. Roy też się mógł mylić. No dobra, to chodźcie. Będziemy szli przez jakiś plac targowy? Targ? Coś takiego? Musicie sprawdzić. Pójść i wtedy się dowiecie. Tak, no o to mi chodzi. Chcę po prostu zadeklarować, że... Dobra, no czyli jeśli będzie gdzieś jakiś targ w zasięgu wzroku, to chcecie go odwiedzić. Dobra, no to... A możesz przypomnieć, tylko tam ta ziemia, w sensie podłoże tego miasta, tam też się jakoś dziwnie zachowywało? Bo to się wiesz, czy tam rośliny wyrastały, czy... To jest tutaj, gdzie jesteście teraz, jak jest ten ogród, na który otacza willę, to widzicie, że trawa pomimo wszelkich starań zarasta. Ona się przebija. Tak, przebija się przez ścieżkę, dobra. Pomimo tego, że ścieżka jest tak grubo wysypana żwirem, a w mieście miasto jest brukowane, ale bruk jest pokryty piaskiem. Dobra, w sensie, że wygląda jak taki zaniedbany. Chciałem dodać, jak... Chciałem tylko zdeklarować... Nie, mów bo ty. Chciałem zdeklarować, jak wygląda Wiktor. Jakby, więc jest to spory robal. Jego cielsko przypomina cielsko kleszcza, trochę takiego napuchniętego już. Ma 6 łap, które układają się trochę jak takie pajęcze odnóża, z czego te z przodu są takie bardziej opancerzone, a tylnie mniej i są mniejsze. Miał wcześniej czółka dość długie, natomiast teraz ich nie ma, są amputowane. Na czubku jego głowy tam znajduje się ten instrument, który wcześniej znajdował się na mięśniu. I dodatkowo za nim ciągnie się taki długi, wijący się ogon, który jakby niemalże cały czas jest w ruchu. I on jest pokryty takimi włoskami, włosiem takim aż do samego czubka, które ma kończyć takim przepierzeniem. Wygląda trochę jak ogon lwa, tylko bardziej creepy. Bardziej hitynowy, dokładnie. A i cały czas jakby powoli pulsuje jakby to jego wielkie cielsko. A, no tak jak oddychają owady, nie? Że po prostu odwłokiem pompują. Tak, i no i tyle. I to jeszcze tylko, bo normalnie rdzewniki mają 4 nogi, czyli dodałeś 2. Czy one się jakoś różnią, czy nie? Aha, to nie, to w takim razie mają 4. Okej, dobra, czyli nie dodawałeś. Mają 4, okay, czyli mają 2 z przodu i 2 z tyłu, trochę mniejsze. Tak jest, tak.
Okay. Z tyłu ma większe jak pasikonik. A, okej. Okay. No, jak zerkniesz na art z Monster Manuala, to tak. Aha, jest na tak bardziej leciałem z freestyle, ale okej. Okay. Jeśli okay. jest to zadeklarowane, znaczy nie, no, że ma większe. Jest, jak już ten obrazek dałem, to możemy się tego trzymać. Aha, dobra, są takie. Okej, no to ustalmy, że są mniej więcej podobnej wielkości i te z przodu są tak jakby opancerzone trochę bardziej. Dobra, tak jakby mógł się przycupnąć sobie, żeby się nimi osłonić. Zakryć, na przykład. Jasne, tak. Dobra, rozumiem. Chyba, że Vincent przeszczepił tylne przedmiot. Właśnie o to pytam, bo ja się zastanawiam. Nie, było przeszczepów. Nie, to okay, on jest jakby clean, taki jak został spotkany. On był wystarczającym problemem, żeby go przygotować. Dobra. Okay. No, też jest, ma też świetny design już, jak ma. Tak. Malvin rzuca tylko do Kaja jeszcze, zanim ruszymy. Kaja. Stwórzmy taki mały kod między nami. Jak zakładam kapelusz, to jest znak, że mamy się wynosić z karczmy. Okej, ale w sensie ja mam się wynosić, czy mam cię wynieść? Jeśli miałbym problemy z wyjściem, to możesz mi pomóc wyjść. Ale tak, to ty się masz wynieść. To jest. A jakbyś ty widziała coś niepokojącego, to też musimy mieć jakiś sygnał w drugą stronę. Mogę opaskę przerzucić z oka na oko. To na którym znaczy, będzie? Znaczy, ja mogę ją założyć, bo teraz jest... Znaczy, teraz ją tak ściągam, bo łazimy po mieście. To po prostu ją założę. Tak ją założę. Dobra. Świetnie. I nie wspominaj raczej nikomu o tym, gdzie wyruszamy. Przynajmniej nie od początku. Ale idziemy ubić Mogoga, to chyba dobrze, że... Lepiej o tym nie mówić. Nie. Okej. Nie wierzę w to, że ktoś taki jak on nie ma żadnych szpiegów w mieście. Okej, goblin szpiegów. Nie wiem, nie spotkałem się, ale okej, dobrze. No dobra, czyli ruszacie na miasto. Dobra, pa, szybko deklarujemy, co się dzieje. Więc tak, Kae i Malvin, wy od razu idziecie do karczmy, czy tak jak zapowiadaliście, chcecie poczekać do wieczora? Bo pamiętam, że też był jakiś taki pomysł. No ja myślałem, żeby do wieczora poczekać, bo będzie większe obłożenie w tej karczmy. Dobra, to w tym czasie do wieczora co chcecie robić? Szczerze, to ja bym się Malvin, chcę po prostu pójść do portu, przejść się i zobaczyć na statki, jakie tam są. Okej, jakby z tobą w ogóle rusza, nie? Od razu jak usłyszę statki, to... I tutaj z takim naciskiem na to, czy są jacyś Eberończycy, ale też jakie są inne jakby frakcje, które tutaj przypływają. Czyli patrzycie, kto przypłynął. My to robimy jeszcze zanim, przed tymi planami wieczornymi, tak? Tak. Bo my chcemy zaczekać na karczmę wieczorną. Okej, to powiedzmy, że ja w takim razie przez ten czas odprowadziłem Wiktora do swojego pokoju i mam nadzieję, że nikt się tym nie zainteresuje zbytnio. I po dziwo, jakimś cudem nie... I tak przeszedłeś, że nikt nie zobaczył. Okej. I dołączam do Kai Marina. Tak. Dobra. No też, to... też chcę pooglądać jakby miasto, też jestem zainteresowany. Yes. Dobra. To w takim razie Gareth, co ty robisz? No, ja chcę do... po pierwsze chcę trochę pozwiedzać, zobaczyć właśnie jakie dobra oferują tutejsi wytwórcy. Czy jest na przykład jakiś jubiler, jakiś sklep z zaopatrzeniem. No i zabijam tak czas do nadejścia odpowiedniej godziny, żeby pójść do ratusza. Dobre, no to... Czyli robię to tam o jakieś 11, 12. No i potem będę próbował ich znaleźć w porcie, bo zakładam, że umówiliśmy się, że oni tam idą. Dobra, czyli ty po prostu na razie idziesz tam pooglądać window shopping, a potem do ratusza o tej 12, a potem pójdziesz do portu. Mhm. Tak jest.
Dobra, więc zagłębiacie się w miasto. No i rzeczywiście, tak jak już mówiłem, miasto jest na... Czekajcie, muszę spojrzeć na mapę. Miasto jest na wschodnim wybrzeżu wyspy Jeros i wy teraz idziecie na południe, bo w północnej części miasta znajduje się willa. Po swojej lewej widzicie przepiękny port. Przed sobą widzicie ten plac, o którym mówiłem. Jest to duży, pusty plac na środku miasta, którego środek oznacza wysoka, przepiękna wieża zrobiona z błękitnego kamienia. I widzicie, że dookoła tej wieży, tak naprawdę na tym placu, no, tętni to życiem. Tam rzeczywiście znajduje się coś, co można przyrównać do rynku. I rynek ten wylewa się na ulicę prowadzącą na zachód do portu, gdzie na zachodnim wybrzeżu właśnie jest port. I tak jak już mówiłem, miasto jest zrobione z wyglądu, jest na planie koła, środek stanowi ta wieża i są dwa rzędy budynków na planie okręgu dookoła tej wieży. Hmm. I budynki składają się, są dwa rodzaje. Jeden to są takie niskie, prostopadłościenne, z białego kamienia budowle i na nich niczym na skałach zbudowane są z drewna przybudówki, w których widać, że żyją ludzie. Ładnie. Tak, jest ładnie. Przerywa KE, nie zresztą. No nie wiem, czy tak ładnie. Bywało... Widywałem piękniejsze miejsca niż to. I jaki jest klimat miasta? Raczej takie tętniące życiem, wesołe, czy raczej takie senne, przygaszone? Okej. Pół na pół, byś powiedział. Zależy, w którym miejscu jesteście, ale raczej wydaje się być... O tej godzinie wydaje się tętnić życie. Na pewno widzicie też, że wręcz w porcie widzicie, jak jeden właśnie ze statków, które widziała KE ze swojego okna, widać, że unosi się teraz w powietrze i przygotowuje się do dalszego rejsu gdzieś na południe. Są jeszcze trzy inne w porcie, wyraźnie widoczne stąd. Miasto też nie jest aż tak duże, jest o wiele mniejsze niż Casa de Comerade. A właśnie jest to taki wesoły gwar, czy jednak pełen napięcia? Da się jakąś atmosferę wyczuć w powietrzu? To rzuć na insight. Dobra. Tak, idziecie ulicami i mijacie tych ludzi. No właśnie, taki klimat miasta chcę wyczuć. No ty jesteś z Gardii, to ty umiesz. O, bardzo klimatycznie będzie. 8 plus... chwila. To jest moja karta. A już wiem. Tutaj. Z insightu mam. To będzie 11 łącznie. 11? Dla ciebie miasto jak miasto. Okay. Nie czujesz żadnego jakby tutaj. Nic nie rzuca ci się w oczy. Ludzie albo po prostu zajmują się pracą, wychowaniem dzieci, żyją sobie tutaj po prostu. Pomimo jakby dziwnej natury tego miasta, wydaje ci się, że życie tutaj jest raczej spokojne. I na pewno to, że to jest port, na pewno to, że to jest port, życie tu nie jest jakoś super trudne, ponieważ handel jakby nie było, kwitnie. Vincent chciałby podejść do jednej z drewnianych konstrukcji i przyjrzeć się, wracając myślami do swoich ciężkich eksperymentów łączących materiały, przyjrzeć się mocowaniu tych konstrukcji. Okej, dobra. No to podchodzisz do jednej z tych właśnie takich prostopadłościanów. Widzisz, że one są praktycznie z jednego bloku takiego białego kamienia wycięte. Nie masz do końca pewności, co to za jaki rodzaj to jest skały, czy to
na pewno bardzo biała. I widzisz, że one nie są po prostu postawione. One wręcz wyrastają z ziemi. Ty byś powiedział, że one są niczym odlane w miejscu. Na tyle, ile udaje ci się znaleźć jakby taki róg, który nie jest zabudowany jakimś budynkiem, który jest o nie oparty. A jak są przymocowane te budynki drewniane? Czy one są opierane? Czy one mają jakieś mocowania? Nie, nic nie jest tak jakby wbite w ten kamień, a one są bardziej o nie oparte. Tak jakbyś budował dom na skraju jakiejś skały, taki bardziej opierasz go w odpowiedni sposób. Ciastko mi wpadło tutaj do herbaty. Przykro mi. Czy drewno styka się z kamieniem? O tak, styka się. Jest okay. Po prostu oparte. Okej. Okay. Chciałbym zdobyć próbkę kamienia. Dobra, jak się do tego zabierasz? Wyciągam... O, nie mam Tinker's Tools. No właśnie. Nie, sorry, mam Tinker's Tools, nie mam Smith's Tools. O, to miałem sprawdzić. No, Smith's dokładnie. Smith's Tools się robi. Czyli mam Tinker's Tools. To jakiś taki mały młoteczek może tam masz w tych zestawie, no. Dokładnie. I wybieram jakiś róg, miejsce, gdzie będzie mi to najłatwiej odłupać i używając... No jakieś tam namiastki wiedzy o kamieniach próbuję zdobyć dobrą próbkę. Dobra, siła, panie. Pierdalasz w kamień. Nie gaslightujesz trochę. Nie, no właśnie próbowałem jakoś tak... Używając mojej tajemnej wiedzy o tym, jak te kamienie są twarde. 17. O, 17? Okej. Z dużym trudem. Ale rzeczywiście udaje ci się trochę ukruszyć. Ale kiedy tam wy widzicie, że Vincent pochodzi, zaczyna tam pukać w te kamienie, to widzicie, że też jeden jakby z mieszkańców, który dotychczas rozmawiał po prostu sobie w jakiś grób, spojrzał na niego i widzicie, że idzie w jego kierunku. W kierunku Vincenta. Malvin, okay, podchodzę. Zagadaj gościa. To czas na Marcina Kopytko. Aktywuj protokół. Okej, okay, podchodzę do gościa od razu. Okej, okay, że tak mu zastępujesz drogę, tak się wygląda i tak. Panie, przepuść mnie pan. Przepraszam bardzo, ale jestem tu nowy. Potrzebuję... No rzeczywiście, jeszcze cię tu nie widziałem. Ej ty! W płaszczu! Twoje nie ruszaj! Krzyczy do ciebie Vincent. Udało mi się już zdobyć tą... Tak, udało ci się. No, okay. Tam odrobinkę odbiłeś. Tam no to dużego. Odsuwam się od tego, jakby z takim... O, co złego, to nie ja. I łapy przy sobie! Nie twoje, nie ruszasz! A pan czego chce? To jest człowiek, czy kto to jest? Jest to człowiek, tak. Okej. Okay. Przepraszam, nie przedstawiłem się... Jestem Marcin. To on tak od niechcenia, nawet bez podawania ci ręki, Delago, ale... To pana kolega? Tam patrzy, pokazuje na Vincenta. Kolega. Współpracownik. Jesteśmy tutaj, by zbadać pewną sprawę. I wydaje mi się, że pan mógłby nam w tym pomóc. No, może, nie wiem. Co będę z tego miał? Niedługo. Co będzie z tego pan miał? Oho. Może trochę złota? No dobra, no to o co chodzi? Słucham. Waszych usług. Niedługo ruszamy w te góry. Jesteśmy, widzi pan, ja i mój dobry znajomy, jesteśmy górołazami. I on, no, słyszałem o takich. Chodzą po górach. Tak. Niektórzy mówią na to. Tu nie ma żadnych gór w pobliżu. No, bo wyruszamy na północ. Tam są. Na Korazony. To już to kontynent stąd cały. Co? Gdzie? Na Korazony, no, góry na dalekiej północy, tak? Korazony.
Piękna nazwa. Piękna nazwa. Jest tak dziwięczno, że aż jest... Z ostatniej naszej rozmowy na temat tego, gdzie wyruszamy, ale wie pan, ja jestem akurat bardziej od zadań specjalnych. Mój przyjaciel, znajomy jest od tajemnej wiedzy, takiej jak się nazywają góry. Dla mnie góry nie mają znaczenia, jak się nazywają. Dla mnie góra to jest góra, to jest żywioł. No, szanuję takie podejście. Ale to co pan ode mnie chce? Tak. Gdzie znajdę najlepszy sprzęt do wspinaczki? O Jezu, to by... Skąd ja mam... O Jezu, przepraszam. Na pękniętą misę. Skąd ja mam wiedzieć, panie? Pan jest górą, z nie ja. O, ja spojrzałem na tę ramę i jego ramiona tak dotyka. Spojrzałem na tę ramę, myślałem, że od razu rozmawiam z kimś, kto po górach, na górach niejedną zjadł... O, góry. Pokażę tam, wiesz, napiął się. To do rąbania drewna jest. Ja jestem... I tak się zastanowił chwilę. Drewnorąbem. A, drewnorąb. Osoba od rąbania drewna. Stolarz. Ale to też... Stolarz. I wy z biznesu stolarskiego nie znacie nikogo od produkcji na przykład wspaniałych drabinek do wspinaczki i tego typu rzeczy. Przecież to tam też jest drewno. Drewno to powiedziałbym podstawa naszego zawodu, jaki my... No tak wzruszył ramionami. No, jak szukacie stolarza, co wam zrobi taką drabinę, no to znajdziecie ich w tym mieście mnóstwo. A jak narzędzi, to spróbujcie u kowala. Bardzo dziękuję za te rady. Faktycznie nie pomyślałem o tym. Dziękuję. To my będziemy już chyba iść, Marcinie. Dobrze, to niech... droga wam łaskawa, a beczka łatwo się toczy. Ja wracam do roboty. Przepraszam, stolarzu. Jeszcze się odwraca do ciebie. Tak, kamieniarzu. Czy zajmujesz się również tworzeniem niektórych z tych budowli, albo wiesz, w jaki sposób? Ba, no cała to robota moja. Właśnie z chłopakami tutaj poprawiamy jedną. I rzeczywiście widzisz, że tam ta grupka, z którą on stał, oni tak stali przed jednym z tych budynków i tam coś rozmawiają, pokazują na niego. Właśnie poprawić musimy. Co poprawiacie? A no... drewno czy nie, czasem się trochę osunie, czasem coś zadrży, to wie pan, trzeba trochę tutaj pęknąć, tu trzeba upiłować, tu klina wsadzić, żeby stało. Wygląda dość niebezpieczną robotę na wysokościach. No wiesz, tak wysoko nie jest. A to nie łatwiej byłoby zamieszkać tych na dole? Spojrzał na ciebie. Co? W blokach z kamienia? Przecież to zwykłe kamienne, jakieś takie, nie wiem, kwadraty, a jakby w tym mieszkać? To nawet puste w środku nie jest. Szukam okien. Nie ma. Skąd wiecie, że nie są puste? No, a widzisz okna jakie? Drzwi? Przepraszam, byłem przekonany, że to są kamienne. Poza tym sam w niego pukałeś. Puknij, to nie jest głuche, jest jak całe. Próbowaliście wiercić głębiej. Da, ale czego nie użyjesz, to się tępi. To przez klątwę? Twarda szkała... Miałem tak, klątwę? Jaką klątwę? Nie, no nie wiem, no skały takie dziwne. Ja chcę zobaczyć miejsce, z którego odłupałem kawałek kamienia. Jakby nic nie było. A nie moja próbka? Nie ma jej. Pff,
Czyli nic dziwnego w tym mieście pan nie zauważa. Zdefiniuj dziwnego, panie rycerzu. No. Kali od gościa chodzącego do góry noga. No to jest jeden taki. Jest taki jeden na rynku, co na rękach chodzi. I mu czasem rzucimy coś, na, żeby się napił w karczmie, ale to chyba nie o to chodzi panu. To akurat nie jest zbyt dziwne. Brama wam się nie zamyka, to naprawdę tak trudno naprawić? No zacięta jest, a co zrobić? Zawsze zacięta była, od lat już tak jest. A poza tym, no gdzieś te woły się muszą podziać. Zacięła się już lata temu. Wspomniałeś o karczmie. Wspomniałem, okej. A tak, racja. No, jest, pokazuję. Bo wy tak naprawdę jesteście na brzegu tego dużego plat. Nie, właściwie nie. Wy jesteście jakby w tym pierwszym okręgu. Pokazuję to, jakby rzucał czymś za ten następny okrąg. Tak, na rynku. Pod wieżą maga. Chyba jedyne takie miejsce w okolicy. Otwarta ona jest. A co? No zajazd, to otwarta cały czas. Podróżnicy przychodzą, wychodzą. Marynarze czasem tam śpią. A wieża? Co wieża? Otwarta czy nie? Można nie. wejść do środka? Nie ma drzwi. Jak długo pan tu mieszka? O, no... Ja się tu urodziłem. I on nie jest aż tak stary też. On tak dalibyście mu... Max 30, no może, albo to jest dobrze zachowane 30, albo bardzo stara 20 parę. Okay. Ja nie mam więcej pytań do szanownego pana. Nie przerywajmy im ciężkiej pracy na wysokościach, bo nas te wysokości czekają. Tak, powodzenia pracy. O, przyda się na pewno, ale wiecie, dzień jak co dzień. I widzicie, że wraca tam i oni jakoś tam zaczynają się... Jeżeli już mu nie przerywacie, to wraca do swoich towarzyszy. Oni coś tam słyszycie jeszcze, a co ty tam, do roboty byś się wziął? Oni, nie, jacyś przyjezdni tam gadają. I mówi, dobra, to belka gdzie jest? No nie, no prostownik po prawej. On, po prawej. No i tam zaczynają coś rzeczywiście pracować nad budynkiem, który... Jest to jeden z tych budynków jakby oparty o te konstrukcje i widzicie, że trochę przegięty w jedną stronę. Jakby trochę się... No trzeba go wyprostować. Specjalista. Dobra, ale Vincent, co ty tam łupałeś coś? To co? Próbowałem zrobić próbkę, ale kamień zniknął. A i ten gość mówi, że nic dziwnego tu się nie dzieje w tym mieście. Jeśli mieszka tutaj od dzieciństwa, to może i nie jest to takie dziwne. No, do wszystkiego podobno da się przyzwyczaić. Wydaje się, dobra. Jakby to wszystko potrafiło się leczyć, ale jaki jest tego cel? Skąd się tutaj wzięło? To ta wiedźma już tu jest wygnana 30 lat i nadal... Nadal to miasto jest tak nieogarnięte, tak nie jest zbyt przystosowane do życia chyba. Może starsi mieszkańcy będą widzieli coś. Tak, ale zamierzamy do tego dojść wieczorem. Dobra. To która jest godzina? Nie wiem, no tak, no nie wiem, między dziewiątą, już raczej nie, dziesiąta, no nie, w pół do dwunastej powiedzmy. Może być nawet ta dwunasta, żeby już przyspieszyć. Okej, to zbliża się godzina, ja pójdę do ratusza złożyć raport, a wy miejcie oczy otwarte, widzimy się w porcie, tak? Tak, widzimy się w porcie. Dobra, to... Karczma jest otwarta już teraz, ale... Zasięgnijcie... Trochę będzie lepiej. Zasięgnijcie języka, zobaczcie, jakie sprzęty mogą się nam okazać przydatne. Ja spróbuję, może wytarguję u hrabiego jakąś zaliczkę na
na poczet naszych wydatków tutaj, a i wydaje mi się, że dobrze będzie zajść jednak do tej przemiłej kobiety, pani Fredy. Wydaje mi się, że informacje o Mogogu będzie miał szeryf właśnie. No to ty to zamierzasz zrobić? Myślę, że tam powinniśmy już iść razem. Nie wiem, czy tej kobiecie ktoś da radę w pojedynkę. Wrócę z ratusza, znajdziemy się w porcie. Jeśli też zahaczycie o wieżę maga, zobaczycie, może Vincent coś się więcej dowie, to też nie będzie od rzeczy. Myślę, że musimy na razie na własną rękę zgłębiać te tajemnice, bo ludzie wokół zdają się już całkiem przyzwyczajeni do tej sytuacji. Wydają się być w poczuciu bezpieczeństwa. Albo ktoś im wmawia, że to są wszystko naturalne zjawiska. To państwowa propaganda. O tak, tak. Widzę, że ktoś tu mnie rozumie. Tak, a to może być państwowa propaganda, Malvin. Pozwólcie, że zatrzymam wasz galop, ale Kae, mówiłaś o ogarnięciu miasta, co miałaś na myśli? No, że po 30 latach to chyba powinni znaleźć jakieś rozwiązania. Myślałem, że to tak 3 lata żyją. Rozwiązanie, ale... 30. Pomyśl o tym w ten sposób. Słuchajcie, bo podczas wielu z moich eksperymentów i obserwacji na żywej tkance i żywym ciele zdarzało mi się znajdować niestworzone rzeczy, a jedne z ciekawszych, i to plaga wielu osób, to takie organizmy żyjące w środku innych organizmów, pasożyty. Pomyślcie o nich, o tym, że kiedy są poza tym systemem, one są bezbronne, umierają dość szybko, ale będąc w środku, korzystają z obrony, którą daje im to ciało, a czasem również z korzyścią, bo istnieją i takie, więc... Czy... Implikujesz, tak, przepraszam, Wincencie, kontynuuj wywód. Czy ci ludzie faktycznie są oszukiwani? Albo czy faktycznie dzieje się tutaj coś niezwykłego, co powinno zostać powstrzymane? Może po prostu niektórym brakuje trochę otwartości umysłu. Niemniej jednak chciałbym dowiedzieć się, jak to działa. No właśnie, Wincencie, myślę, że mylisz dwie sprawy, co mnie dziwi, jako że jesteś naukowcem. Na razie próbujemy zgłębić naturę tego zjawiska. Jeszcze nie wydaliśmy żadnego werdyktu, czy jest ono pozytywne, czy negatywne. Na tym Garecie, ty nie, ale Kajak oczywiście jest ku temu bardzo szybka. Myślę, że dobrze by było, gdyby zaczęła patrzeć na pewne rzeczy trochę trzeźwiej. Nie, ja zrozumiałem twoją metaforę już za pierwszym razem. Jest naprawdę genialna, aczkolwiek wydaje mi się, że dowiedzenie się, co tutaj się dzieje, nie znaczy, że od razu ruszymy, by to coś powstrzymać. I tutaj masz moje zapewnienie. Tak, i w tej analogii, to ludzie byli tu pasożytami, czy implikujesz, że coś może być w tym kamieniu? Nie, ludzie, oczywiście. Ludzie. Oni korzystają z obrony, które daje im kamień. Ciekawe, czyli insynuujesz, że to miasto traktujesz trochę jak żywy organizm. Wiesz, Garecie, jest coś takiego jak... Bym powiedział, że to jest termin, który... Osoby może, które widziały nieco... Tylko jedno miasto, zdają sobie sprawę. Mógłbyś powtórzyć, Malwinie, bo chyba nie słyszałem za dobrze. Wydaje mi się, że czasami cię przerywało. O, powiedziałem, nie. Że... Jest, Garecie, jest takie stwierdzenie jak tkanka miejska. Osoby, które bywały w więcej niż jednym mieście, o tym wiedzą. Malwi, czy ty na ucho ci to mówi tak? Dobra, już teraz słyszałem. Dobra, gdzie ruszacie dalej? No ja do ratusza. Dobra, a wy do portu, dobra. To ja bym zaczął od portu tak de facto. To czego szukacie w tym porcie tak naprawdę?
Patrzymy, jakie statki są. No. Dobra, jak wychodzi, jak idziecie do portu, zauważacie, że opuszczacie tak naprawdę jakby okrąg tych kamiennych budowli i port jest już w pełni drewniany. Jakby widać, że jest dobudowany w jakiś sposób do tego wybrzeża. Już raczej wykracza poza mury tej budowli, tej tajemniczej budowli, która składa się na centrum miasta, można powiedzieć. Ale tam też jest jakaś jakby brama taka? W sensie... Bramy per se nie widzicie, ale też palisada otacza też port, jakby go broni, ale bramy samej nie ma. Mhm. Czyli w sensie ten kamień po prostu jest, nie wiem, wychodzimy, on jest otwarty, no mówię, że na planie okręgu, więc zastanawiam się, czy on ma, jest... To nie jest pełen okrąg. Te budowle są rozrzucone. Rozumiem. Mhm. No, jesteście w porcie. Port wygląda dość przystojnie, można powiedzieć. Dobry kawałek portu. Jest dużo doków. Widzicie już teraz tylko 3 statki. Są to tak zwane słoneczne barki, czyli jest to... I ty wiesz o tym, Kae, jako piratka z GIF. Są to jakby takie prymitywne spelljammery, które przywieźli ze sobą właśnie Eberończycy na Nowokrąg, niespotykane dotychczas w szerszym, szerzej we Flogistonie, ponieważ nie działają we Flogistonie. One mogą tylko i wyłącznie poruszać się po orbitach gwiazd i tylko i wyłącznie, kiedy świeci na nie słońce. A jak one wyglądają? Jak taka barka jest normalna? To prosty, pozbawiony żagli statek o raczej niskim profilu i mają, nie wiesz do końca po co, mają charakterystyczny świetlisty okrąg z pomarańczowej takiej pryskającej energii dookoła siebie. Nie wiesz do końca, jak one działają. Czy jakby Kae pewnie raczej nie była na żadnej barce wcześniej? Nie napadli żadnej. Może je napadaliście, ale zazwyczaj to łup nie był zbyt duży i łatwo było je dopadać, ponieważ są wolne, nocą są praktycznie bezbronne. I też, ale rzadko się zdarza, bo one raczej trzymają się blisko wybrzeży tak naprawdę. Nie są w stanie zbyt daleko od brzegu odlatywać. Ja bym chciał spojrzeć, pod jakimi one banderami. Jakie mają flagi? Flagi? Żadnej z nich nie rozpoznaję. Mają dwie. Mają dwie bandery. Bo są trzy. W takim razie... Jedna z nich ma dwie bandery i to jest wolna kompania i jakaś, której nie rozpoznajesz. Okay. Prawdopodobnie jest to po prostu prywatna bandera oznaczająca kapitana. Następny ma trzy bandery, przy czym są to wolna kompania, ta właśnie jakaś, której nie rozpoznajesz, i symbol nowego Sire. Mm-hmm. I ostatni ma zwinięte akurat. Okej. Okay. Nigdy takim nie latałem. Ciekawego, wolno to strasznie, łupów prawie nie ma i blisko planet tylko latają. Nic ciekawego, złomy strasznie. Oczywiście jest tu tłum, port pracuje. Widzicie ludzi, którzy załadowują, którzy rozładowują te statki. Na pewno też jest parę grupek, którzy zajmują się jakimś innym towarem. Na pierwszy rzut oka to tyle. Ale myślę, że tu Malwin możesz zakręcić i dowiedzieć się, dokąd te barki pływają, bo może akurat w tą stronę, w którą my zmierzamy, to możemy na gapę albo oficjalnie się gdzieś tam zarzucić. No nie wiem, czy to taki dobry pomysł, ale mogę zobaczyć. Mogę się spytać, gdzie płyną, wątpię, że nas wezmą. Ale pewnie do Derispy jakieś latają, zwłaszcza, że wyciąga mapę. No, nie widzę tu żadnej drogi do Derispy, to przypuszczam, że może ktoś po prostu na przełaj leci. Dobra.
chciałbym podejść do tego z flagą nowego Sire i... Dobra, czyli ten, co ma trzy. No. Dobra, no to widzisz, że jest tam, jest jakiś tam, rozpoznajesz kapitańską sylwetkę wysokiego, barczystego mężczyznę, spalonej słońcem skórze i z czerwoną szarfą zawiniętą na głowie i charakterystycznym marynarskim ubraniu. No i on widzisz, że on tam wykrzykuje jakieś rozkazy i widzisz, że no, trwa załadunek tak naprawdę. I on tam krzyczy z jakieś takie rzeczy w stylu: o, z tym ostrożnie, a gdzie mi z tym dźwigiem? Albo: a ty to podnieś z powrotem. Okej. Brudne. Przepraszam. Tak, słucham. Nie chcę przerywać za bardzo ciężkiej pracy. Tak, dobrze, no to o co chodzi, bo mi właśnie przerywasz. Gdzie wybywacie? Na północ, wylatujemy jutro do Vel Capran. Okej, czekaj, muszę spojrzeć na tą. Mamy tutaj to? Tak, mamy. O, shit. Czy możesz na streamie zobaczyć. Widzę na tej utopie. Tam. Na północ. Na północ. Wy z Nowego Sire. A, tak. Dokładnie. A co? Z Wolnej Kompanii? Wszystkie statki pływają tutaj pod banderą Wolnej Kompanii. Nie mamy z tym wyboru za dużo. A ta trzecia? A, to moja. Mógłbym wiedzieć... kogo? Przewrócił oczami, wyciąga do ciebie rękę i... Nie pamiętam. Kurde, wyciąga też. Ale jest to zapisane wcześniej. Warto zapamiętać. Ty gadacie o tej, co ma zwinięte bandery wszystkie, tak? Nie. Tą, co ma trzy flagi. Ten, co ma trzy flagi. Aha. Moment. Aha, bo to trzeba zapytać o trzecią banderę, tak? Tak, zapytał się o trzecią banderę. Dobra. Po prostu o imię jego. Czyli to jest jego bandera, jakby rozumiem, okej. Okay. Dobra, ciekawe, to on mówi... Okej, okay, dobra, mam już. Wyciąga do ciebie rękę, kapitan Rondal Tain. A pan? Malvin Olin. Podaję mu rękę. Dobra. Ty, jako Eberończyk, możesz rzucić na historię, kiedy słyszysz, jak on się do ciebie przedstawił. Jasne. Rzucam. Kurwa mać, to będzie 5. 5, okej. Okay. To brzmi eberońsko, ale nie do końca wiesz, gdzie dokładnie. Okej. Okay. Ale brzmi eberońsko, wiem, że eberońsko. Tak, jest to na pewno eberońskie imię i nazwisko. O, Eberończyk. A, tak, oczywiście. Pan słyszy też, kiedy mu się przedstawiłeś. Oczywiście. Miło mi, warto zawsze rodaka spotkać. Tak, poszukuję tutaj Eberończyków. O, w tym bokcie. To idealnie pan trafił, całe miasto ich tu jest. Głównie Sajerczycy. Tak, ale rozumie pan, nowi Sajerczycy. No, tak, ładnie. Ja też jestem nowosajerczykiem. Urodził się pan już tutaj? Nie, ale podoba mi się klimat tego miejsca. Ach, no właśnie. Ale są tacy, którzy już się tutaj urodzili. No są tacy, zdarzają się. Rozumiem. Sądzę, że w tym porcie znajdzie się ich mnóstwo. Nie rozumieją tego, co to znaczy być Eberonem. Właściwie może to i dobrze.
Tak. Co myśli pan, że zdecydowałem się tu żyć, bo mi się podobało na Eberonie? No, jeśli jest pan z nowego Sire, to rozumiem, że... A nie, ależ skąd? Ja jestem z Brelan. O, proszę bardzo. I co, dlaczego pan się wyjechał? No, tutaj, tam? Dobra, może inaczej. Tam pływałem pod królewską banderą. Tutaj mam własną i mój własny statek. Ja mówię, płyniemy do Kadwran, a nie jakiś gruby szlachcic i mówi, co mam robić. To mi się podoba. To ba, komu by się to nie podobało? O, nie podoba się, powiem ci, komu się to nie podoba. Nie podoba się tym, którzy wydawali ci kiedyś rozkazy. No i bardzo dobrze. Oby cierpieli. No cóż. Ale... Czy mogę pomóc, bo chyba tutaj... No, mieliśmy... Chce się pan zabrać? Z nami? Mieliśmy taki pomysł. Wy wypływacie kiedy? Za dzień? Jutro o świcie. Jutro o świcie. Cóż, zobaczymy, jak pójdzie załadunek. Plan jest o świcie, ale wie pan, jak to różnie bywa. Na pewno do południa nas już tu nie będzie. Nie mogę nic obiecać, ale ktoś, kto ceni sobie wolność tak jak ty, chyba to zrozumie. Nie mogę obiecać, że przyjdę tutaj do południa, ale jeśli byłaby opcja zabrać mnie i trójkę moich kompanów, to ile by to kosztowało? Bo wiem, że to kosztowało. Jeżeli... rzuć na przekonywanie. Okej. Już teraz. 18 to on tam... Pan mi wygląda na... zacnego człowieka. Sądzę, że jeżeli płyniecie tylko do Kadwran, to będzie to tylko symboliczna opłata za... za zapasy. No chyba, że macie własne. A jeśli chcecie jeszcze przy okazji pracować, to schylił się do ciebie, mrugnął okiem. To może i nawet za darmo. Brzmi bardzo dobrze. A jaką trasą pływacie? Bardziej dookoła czy nad lądem? Brzegiem. Pływanie nad lądem? Cóż, można by, czemu i by nie, w końcu to elementarny statek, ale chmury i wiatry to jest coś, z czym niekoniecznie mam ochotę się zajmować. A gdybyśmy dopłacili, aby... czyli chcielibyście wynająć, myślibyście. Pan chciałby wynająć mój statek i moją załogę? Bardziej kować za... pewną opłatą waszą trasę, którą i tak musicie pokonać. No to zależy, jak bardzo mamy nagiąć mój rejs. Wie pan, mam też terminy, które i obowiązują mnie, więc... No gdyby tak polecieć nie przy brzegu, a bardziej przy kanionie. I on tak, kanionie? Nie, ma szans. Tam z kanionu wieje, prądy powietrzne są tam niebezpieczne, a tym bardziej jak teraz tam jest ten cały Mogok. Podobno i nawet statki może strącać. To potężna moc. Moc czy nie moc, działo każdy umie odpalić. Bo mi zależałoby właśnie dostać się mniej więcej... tamte rejony. Ciężko, panie. Ryzykowny byłby to rejs i zupełnie też nie po drodze, tak naprawdę. Nie będę więcej naciskał, ponieważ szanuję ich. Rozumiem bardzo dobrze. Miło było cię poznać. Mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś zobaczymy. Jeśli byśmy zmienili zdanie, to do południa. I on... No, trochę wcześniej, jeżeli do południa, bo
wtedy musiałbym inaczej zaplanować drogę. Jeśli dacie mi znać, powiedzmy, aż niebo nie błyśnie na zielono, to jestem w stanie pomyśleć, ale no szczerze mówiąc, nie widzę takiej możliwości. Rozumiem to. Dziękuję. I jeżeli, no chyba, że wynajmiecie po prostu mój statek, ale to rozumiem. Jaki byłby koszt? Żeby was przewieźć w okolice kanionu? Tak. Zależy. Jeżeli mam przerwać to zlecenie, które mam teraz, to 3000 sztuk złota. A jeśli miałbym, powiedzmy, mógłbym wcześniej wykonać rejs do Katwran, a następnie już wolny przewieźć was dalej, sądzę, że 2000. Dość wysoka cena. Ależ skąd? To już po zniżce. Dostaję zniżkę i zniżam się bardzo nisko, dziękuję. Nie ma za co. Szerokiej drogi. Szerokiej drogi, bądźcie ostrożni, bądźcie bezpieczni. Sajer, Eberrończycy muszą trzymać się razem. Nie, na to. Nowo Sajerczycy muszą się trzymać razem. Poprawiać je. Interesting. O, na pewno. Tak. Trzymaj się. Wracam do KAE, znaczy do ekipy. Dobra, no to on jeszcze wyciąga do ciebie rękę. Mocno chwycił cię, nachyla się, żeby ci szepnąć coś na ucho. I mówi, niech błękit nas prowadzi. I no, widzisz, że odchodzi do statku. Nie odpowiadam mu nic na to. Czy słyszałem już takie coś kiedyś? A, historia. Kady. Dobrze. Okej, okay, historia. Czemu to szepnął? Nad 19. Nice. 19, nice. No, 20. 20. Słyszałeś kiedyś to powiedzenie. I ono jest znane na Eberronie, ale na Eberronie jest zakazane. Na Eberronie, jeżeli ktoś by tak powiedział, to no, prawdopodobnie zostałby aresztowany. Mianowicie jest to jest to maksyma antyrojalistycznego ruchu zwanego Ostrzami Wolności. O kurwa macie. Ja słyszałem o tym. Tak, słyszałeś o nich. Oni są znani na Eberronie jako no, antyrojaliści. Jak to brzmiało? Niech błękit nas prowadzi. I symbolika tego jest taka, że po prostu tam błękit jest filozofia. Chodzi o to, że to jest czysta forma purpury, która jest symbolem szlacheckim, tak? Dobre. Dobry kolor. Okej, okay. No to jak on to mówi do mnie i ja wiem, o co chodzi, to odpowiadam. Trzymajcie się. Uważajcie na siebie. Ty też. Tutaj, w tym regionie, to wszystko znowu się panoszy. I on na to... Wcale bym tak... I on na to... tylko próbuję. Ale tutaj jest im trudniej. Tak. Dało się zauważyć. I odchodzę. Jasne. No to widzisz, że on cię jeszcze odprowadza wzrokiem, ale potem rusza dalej tam do zarządzania swoimi ludźmi. Okej. Okay. Opowiadam wam po prostu, ile kosztują te rzeczy i tak dalej. Jasne. Dobra. Tymczasem, chyba, że coś jeszcze chce zrobić reszta ekipy. Ja już chcę. Dobra. Dobra. No to Gareth. Stajesz przed drzwiami ratusza. Ratusz znajduje się praktycznie oparty o tą wieżę na środku miasta.
I na jego tyłach tak naprawdę to jest taki, że jak jest ta wieża, to ona jest obudowana cała dookoła drewnianymi budynkami i z jednej strony jest ratusz, z drugiej strony jest zajazd po prostu. Okay. Jako taka dość duża tutaj budowla dookoła tej wieży. Dobra. Przed tymi, przed drzwiami do ratusza widzisz żołnierzy Zjednoczonej Kompanii Ebrońskiej. Widzisz, że stoją i trzymają wartę. Jest nawet taka wystawiona wartownica, w której siedzi jeszcze jeden i teraz akurat ma przerwę. Ale tam sobie stoją. Dobra. To podchodzę do ratusza. Dobra, wchodzisz i jeden z nich jakby zatrzymuje cię ręką, pokazując, że masz się zatrzymać i w jakiej sprawie? Kto i w jakiej sprawie? Gareth, kaper na usługach Zjednoczonej Kompanii. Chciałbym złożyć raport hrabiemu oraz uzyskać jego pełnomocnictwa, ponieważ muszę wysłać do Casa de Comerade raport. Pokazujesz wasz list, bo wy macie. Tak. Dobra, tak. No to on nie bierze tego listu od ciebie, tylko pochyla się, przejechał tylko kciukiem po pieczęci i dobrze, możesz przejść. Piąte drzwi na lewo. Dobra. Chciałbym w ogóle się, czy tam jest jakaś sień z jakimś stolikiem? Tak, znalazłoby się coś takiego. Dobra. Ponieważ przydałoby się ten raport wcześniej napisać. Okej, rozumiem. Więc sporządzam krótką służbową notatkę, posiłkując się oczywiście swoimi zapiskami z kronik. Mm-hmm. Oraz w tej notatce pochlebnie wyrażam się o hrabim, jako o dobrym zarządcy tych ziem. Okej, dobra. To jeszcze tylko powiedz mi, tak wiesz, od punktów, co wymieniasz, czy coś pomijasz z ostatnich wydarzeń ostatnich dni. Tak, pomijam to, że Vincent wytargował nam nagrodę za Mogoga. Okay. Dobra, rozumiem. Nice. Rozumiem. I coś jeszcze? Na pewno nadmieniam o wszystkich dobrych rzeczach, chwalebnych, że typu uratowanie Niny, ujęciu i zabiciu jednego z młotokradów. Oraz wspominam o problemie Mogoga i o jego goblinach, z którymi się potykaliśmy. Dobra, czyli te rzeczy zapisujesz, to, że tam targowaliście się o nagrodę za Mogoga, pomijasz. Tak. Dobrze, i czy coś jeszcze? Nie, to by chyba było tyle. Dobra, no to tam mija ten czas, niedużo ci to zajęło, też pisałeś to takim, wiesz... bardzo, bardzo zdawkowanym, profesjonalnym językiem, więc to są raczej tak właściwie od punktów rzeczy wypisane. Nie jesteś w pewnym momencie już zadowolony ze swojego dzieła. Co robisz dalej? Idę do gabinetu hrabiego. Dobrze. Piąte drzwi na lewo. Piąte drzwi na lewo. Jest to... wydawałoby się, że hrabia miałby większy gabinet. Aczkolwiek ten nie jest aż tak duży, jakbyś się spodziewał. Jest na pewno, powiedziałbyś, wygodny i przystosowany do pracy. Nie jest to żadna jakaś wystawna, tak jak miał Freytan Kaldmus, wręcz no, prezentacja jego siły, tylko to jest po prostu miejsce, w którym rzeczywiście ktoś siedzi i pracuje. I to też jest odzwierciedlone takim lekkim nieporządkiem w środku. Są papierzyska, są na ścianie są niepoukładane książki, unosi się wyraźny zapach tytoniu i kawy w powietrzu. I rzeczywiście za biurkiem dość potężnym, ale z jakiegoś tańszego drewna siedzi już wcześniej poznany Jon de Arbe. I on jak widzi, że ty najpierw tam zapukałeś, usłyszałeś, proszę wejść. I widzi, że to ty, to tak, pan Gareth, czyż nie? Tak, zgadza się hrabio. Przyszedłem oczywiście w interesach kompanii, jak zapewne hrabia wie, korsarze na usługach kompanii najemcy tak, słyszałem. Zobowiązani do
zobowiązani do raportowania. Dlatego chciałbym, jako żeby pan jako przedstawiciel kompanii poświadczył mój raport. Jon, oczywiście. Czy mogę go zobaczyć? Oczywiście. Proszę. No to widzę. I on czyta, no, jego brew podniosła się, jak tam czytał, w paru miejscach, nie że dokładnie w których, ale dobrze, może być. I przybił piątkę, dobra robota, stary. Przybił pieczątkę, zawinął go, pozostawił pieczęć lakową od swojego sygnetu i celuje w ciebie tym zwiniętym raportem i rozumiem, że mam Dziękuję. Też go nadać, tak? Tak, byłbym zobowiązany, hrabio, i jeśli... Niech będzie. Najbliższy kurier dostanie także i to. Czy jeśli mogę zająć chwilę, myślę, że zaczęliśmy naszą znajomość od swojej strony. Chciałbym pana hrabiego przeprosić za despekt, który był jego udziałem z powodu moich towarzyszy. Jeśli mógłbym ich jakoś wytłumaczyć, jest to towarzystwo dość dzikie, nieokrzesane, nawet ci okrzesani są dość porywczy, jak może ciężko ich okiełznać. No, zauważyłem. Cóż, nie. Natomiast. No, ale cóż, czego się spodziewać? Jesteście w końcu korsarzami. Odchylił się trochę na tym swoim fotelu, odpala fajkę. Tak, więc. W takim razie. Myślę, że. Ta retoryka przy stole, kto tu komu podlega, co komu jest winien, myślę, że powinniśmy współpracować. W końcu wszyscy służymy kompanii. I w związku z tym miałbym parę pytań, może parę próśb. Rozumiem, że ze wszystkimi sprawami dotyczącymi Mogoga zwracać się do pani Fredy. Ona ma pełen zakres informacji w tym temacie. Tak. Freda jako wyznaczona przeze mnie szeryf. Znaczy nie, on nie mówi Freda, on mówi pani Byron, tak. Jako wyznaczona przeze mnie pilnująca prawa tutaj, ona i jej ludzie odpowiadają za bezpieczeństwo tego miasta. Oczywiście mamy też pewne wsparcie od kompanii, ale to jest ograniczone i też można się spodziewać. Jeżeli mielibyśmy prosić o pomoc, nadeszłoby raczej dość późno. To już nie będę hrabiemu tymi sprawami zajmował czasu. Wypytamy pani Byron. Jedną kwestię chciałbym poruszyć. Czy moglibyśmy prosić o jakąś zaliczkę na poczet schwytania Mogoga? Pytam jedynie w celach pragmatycznych, ponieważ potrzebujemy trochę sprzętu na drogę. I on tak. Czujesz, że widzisz, że on tak opadł jakby w tym. O jakiej kwocie mówimy tutaj? Dokładnie czego potrzebujecie? Myślałem, że wszystko macie, skoro byliście w stanie się rozprawić z goblinami o trakcie, to chyba jesteście uzbrojeni. Tak, jesteśmy dość dobrze uzbrojeni, chociaż z poprzednich potyczek wyciągnąłem pewne kwestie. Myślę, że potrzebujemy po pierwsze amunicji do broni. Nie wiemy, jakimi siłami Mogok dysponuje, dlatego maksymalna siła ognia, myślę, że byłaby tutaj na miejscu. Ponadto teren, kanion jest dość trudny, być może jakiś specjalistyczny sprzęt. Dodatkowo, być może to, co jest z tym związane, może jakiś lokalny przewodnik by się nadał. Oczywiście wierzchowiec dla mnie i to na razie to, co przychodzi mi do głowy. I on na to, ale nie posiadają panowie własnych funduszy. Myślałem, że jako łowcy głów dysponujecie jakąś kwotą. Szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie, żebym miał wam płacić za amunicję. Konia rozumiem. Możemy jakiegoś pożyczyć. Sądzę, że. No, widzę, że wziął jakąś kartkę, coś tam.
przekażę pani Byron, żeby pożyczyła jednego z tych, które mają ona i ludzie. Ale on ma wrócić. I chyba nie wiem, czy się dobrze wyraziłem, nie prosimy o dodatkowy fundusz. Oczywiście to, co pobierzemy teraz, potrąci nam pan hrabia z przyszłej nagrody. Bo to, że dopadniemy Mogoga i patrzy mu głęboko w oczy, jest absolutnie i całkowicie pewne. Okej, okay. Przekonywanie rzuć teraz. Kiedy... Nice. Dobra. Ładnie, ładnie. No ładnie. Ja już jestem przekonany. Tak, ja wierzę, ale to wierzę. Coś, ja jakaś głowa się potoczy. Więc ja tak. Się poczułem bezpieczniej. 9, ale akurat na przekonywanie 13. 13? Mhm. No to no cóż, na pewno nie mogę wątpić w pana oddanie tej sprawie. Co na pewno jest jakimś czymś, co mogłoby mnie przekonać. Aczkolwiek chciałbym jednak zobaczyć pewne wyniki najpierw. Nie chciałbym, żebym przekaże wam fundusze, a one skończą u Mogoga. Myślę, że raport, który przed chwilą pan hrabia przeczytał i wydaje mi się, że nie kwestionował litery tego raportu. Coś, niecoś mówi o naszych umiejętnościach. Cóż, no gdyby nie wy, moja córka prawdopodobnie nie odnalazłaby się już tutaj. To jakby jestem wam cały czas wdzięczny. Dobrze, niech będzie. W takim razie jaka kwota pana interesuje? Amunicja, to Gareth musiałby pomyśleć troszkę, ile, powiedzmy, jakiś prosty sprzęt spinaczkowy, a jeszcze jakieś takie może, jeśli potrzebuje hrabia Mogoga żywego, to jakieś środki przymusu typu kajdany jakieś. Sądzę, że takie rzeczy znajdziecie u pani Byron bez problemu. Dobra. Jeżeli chodzi o kajdany i te, ona wam da z przyjemnością. Co do amunicji, sami nie posiadamy jej zbyt wiele, jeśli pan rozumie. Na pewno... Jakaś bardziej konwencjonalna broń miotana? Co pan ma na myśli? Kusze, łuki. Kusze, oszczepy. Noże do rzucania. Nie wiem, to sądzę, że kowal na pewno coś takiego wam zapewni. Powiem tak, może zróbmy to trochę inaczej. Dam panu Glade. Glade ten... jest, powiedzmy, upoważnia was do pewnego rabatu u handlarzy, którzy są tutaj w tym mieście. W końcu to moje miasto i oni i tak mi płacą. Więc powiedzmy, że ja przekonam ich, żeby zeszli trochę z ceny, a wy dostaniecie to, czego potrzebujecie, bo przyznam się szczerze, nie mam trochę czasu organizować wam sprzętu. Dobrze. Dobra, no to dziękuję, hrabio. Dobra, no to on tam coś napisał na kartce, przybił pionę i daje ci dwie kartki. Jedna do Byron i jedna do... Jako taki po prostu te, widzisz, że to jest tam ulga handlowa od Jona Diarbe. Bez VAT-u możecie kupować rzeczy. Okej. Okay. Niezwykłe miasto, muszę powiedzieć. Wiele w nim cudów. Jeśli byśmy mogli pomóc czymkolwiek jeszcze. Przyprowadźcie mi w więzach tego rzezimieszka, a potem i właściwie to będzie najlepsza rzecz, jaką możecie zrobić. Dobrze. Jeszcze jedna sprawa. Co czeka Mogoka po dostarczeniu go tutaj? Cóż, stryczek, a co go ma czekać? To jeśli mógłbym prosić o jeszcze jeden honor, chciałbym osobiście ściąć mu głowę. Spojrzał na ciebie teraz tak już trochę zdziwiony, może trochę strachu. Ja tak, jeśli go przyprowadzicie, to jest cały twój. Chociaż to już będziesz musiał bardziej, panie, z szeryfem Byron. Sądzę, że ona też z chęcią położyłaby swoje łapska na jego szyi.
nie ukrywam, że jest to sprawa jednocześnie osobista, ale jednocześnie dużo wyższej instancji. Także dziękuję za poświęcony czas i miejmy nadzieję, za niedługo zobaczymy się na egzekucji Mogoga. I on też mam taką nadzieję. I widzisz, że tak się trochę spocił, wyjął taką kartę, wyjął tę chusteczkę i się tak przetarł, jak wychodzisz. Fuck, co za świr, jakiś mi tu przyszedł. Dobra, to wychodzę i szukam moich kamratów w porcie. Dobra, no to powiedzmy, że tak naprawdę na tych jakby, jeżeli coś jeszcze chcecie robić w mieście, to możemy to szybko zadeklarować i ja bym przeskoczył już. W takim razie, rozumiem, ruszacie na posterunek. Posterunek znajduje się też jakby w tym wewnętrznym kręgu na jego brzegu, ale północ, południe. Po zachodniej części miasta, w zachodniej części tego głównego rynku, tak żeby był blisko bramy. I jest to tak samo jak inne tutaj drewniany budynek, ale widzicie, że ma kamienną dobudówkę z takich spotykanych tutaj na równinach lekko pomarańczowawych kamieni. I tam są widoczne kraty w oknach, więc domyślacie się, że to jest jakiejś formy jakiegoś rodzaju więzienia, tudzież innej celi. I na werandzie przed posterunkiem widzicie właśnie już siedzi pani szeryf w bujanym takim fotelu i widzicie, że czyści swój rewolwer. Jest to dość duży taki właśnie rewolwer typu pieprzniczka, tak? Czyli ten, że ma 6 luf. Widzicie, że jest rozłożony na części, lekko się bujając go sobie tam czyści dokładnie. Jest jeszcze jeden mężczyzna koło niej, jeden z deputies, którzy są jej jakby ludźmi. I on akurat siedzi i coś zapisuje w jakiejś księdze. I już z daleka dostrzega was. Składa z powrotem ten rewolwer. Wsadza go sobie do kabury. Staje z założonymi rękoma i nogami szeroko na schodach do werandy, do posterunku. Trochę wam to zajęło. Mam nadzieję, że podoba wam się miasto. Tak. Czego w nim nie lubić? Tacy weseli w nim ludzie. A. Tętni życiem. Ja o to dbam. Jest dobrze. Dobrze, to zapraszam do środka. Pewnie chcecie pogadać o planie jakimś waszym. Tak. Dobra, no coś tam szepnęła do tego gościa, on złożył tą księgę, dał jej i widzicie, że on zajmuje miejsce jako ten, że on teraz patrzy, co się dzieje na ulicach. Ona machnęła za wami ręką, żebyście za nią szli. W środku jest, najpierw jest taka izba, w której widzicie, jest proste biurko, za nim takie wiklinowe krzesło, po lewej jest ławka, w której dość wyraźnie widać, że można było kogoś do niej przykuć. Dalej bardzo widoczna jest dalsza część, czyli te cele, które są w tej kamiennej przybudówce. I w jednej celi widzicie, że na pryczy ktoś śpi, głośno chrapiąc. I także widzicie pod kluczem, ale jest taka dość duża szafa zamykana takimi suwanymi kratami i tam jest po prostu cały arsenał broni, jaki możecie sobie wyobrazić. Kto śpi? W sensie, czy można... Musiałbyś podejść tam bliżej. To podejdę i chciałem zobaczyć. I on tak. I jak ty ją mijasz, już tam masz iść dalej do tych cel. A pan dokąd? I czekaj, i ty się jak jej przedstawiłeś? Jako... Chyba właśnie jako Malvin. Malvin po prostu, tak. A pan, panie Olin, dokąd to? Ach, jak pan tak bardzo chce, mogę już tam pana od razu zamknąć.
Dobre. Spokojnie, pani Freda to jest. Ja mam Frida zapisane w końcu. Frida. Okay. Mała powiedziała Freda, ale mówią na nią Frida. Spokojnie, pani Dla ciebie szeryf Byron. Ale co pana tak tam interesuje? Cele jak cele. Chciałem rzucić okiem, kto tutaj zaznał zaszczytnego zaszczytu. Cóż. Zasłużył sobie, ukradł parę rzeczy. Na szczęście zwrócił, ale odsiedzi tam sobie. No, tutaj nasz stały bywalec. Widzisz, podchodzi do tych krat, wyciąga, ma taką dużą, mosiężną pałkę, która aż krzyczy po prostu prawem i porządkiem, jak pa-pa-pa-pa-pam po tych kratach przeciąga. Dalej, Żabol, co tak śpisz? Widzisz, ta postać tam spadła z tego, z tej pryczy. Widzicie, że się podnosi i słyszycie takie... I widzicie, że to jest takie pół człowiek, pół żaba, jakby. Ubrana w taki dość kiedyś pewnie elegancki, ale teraz już bardzo zgrubiały, brudny i zużyty kubrak. I coś tam pokazuje, gdzie się zgina dziób pingwina i gramoli się z powrotem na tą. Dobra. Czekajcie. Słyszałem, że tam chyba Kubę coś ten... Tak, ale już. Dobra, spoko. Nieludzkie warunki. Daj mu chociaż pospać. Ja tak, a sam pan był zainteresowany, żeby się mu przyjrzeć. To go obudziłam. To na pana nie jest, nie dla mnie. Dobra, on i tak całymi dniami śpi, a potem kradnie. Golf. Mam takich paru. Dobra, Vincent, ty chcesz rozpoznać istotę, tak? Tak. Dobra, no to rzuć na historię, arkanę bądź naturę. Każda z tych umiejętności i co innego ci przy tym, wiadomo. Rzucam na historię, 23. Dobra, 23. Słyszałeś o tych istotach, żabolce, bądź też jak jest napisane w Dungeons and Dragons podręczniku, są to bullywugs. Ale ja tłumaczę na żabolce. I są to zazwyczaj prymitywna rasa podobnych do żab humanoidów. I oni najczęściej zamieszkują albo bagna, albo jakieś puszcze, wilgotne miejsca. I mają to do siebie, że bardzo źle się dostosowują do norm społecznych. I jak już zawędrują do miasta, to raczej ciężko im tam idzie. I też wiesz właśnie, że to że zazwyczaj trzymają się swoich właśnie takich zamkniętych społeczności gdzieś tam w dziczy, ale czasem jeśli dojdzie do tam jakiegoś przestępstwa, jeden z nich zostaje wygnany, wtedy trafia do miasta. I wtedy, bywa gorzej wtedy tylko już dla nich. Okej. Okay. Nic, nie dzielę się niczym z tego, ale... Ja też nic więcej nie mówię już, tylko że dała mu pospać i... Jakby Malvin wyraźnie jest zniesmaczony podejściem do więźnia. Ciebie traktowano o wiele gorzej na Spelljammerze, ale... Okej, Vincent się pyta. Ale mam doświadczenie z bycia źle traktowanym. Tak, to prawda. Co takiego zrobił? Ja na to... znowu się włamał w karczmie do schowka i wychlał całą beczkę piwska. Dobra, notuję w głowie. Ja również. Do schowka? W karczmie? No tak, tam gdzie się trzyma piwo. Okej. Okay. U nas mówi się na to inaczej, ale nieważne. No, schowek, piwnica,
Jak zwał, tak zwał. Dobra, panowie i panie, może do rzeczy. No dokładnie, to mi się podoba. Więc tak, pierwsza i podstawowa informacja, którą musimy wiedzieć, co wiadomo o Mogogu, jakimi siłami dysponuje, czy jak długo terroryzuje te okolice i czy próbował już napadać na bezpośrednio na Newtagę. O, tak, tak. Widzieliście mur. Tą palisadę, która otacza miasto. Nie jest tu bez powodu, kiedyś jej nie było. Ale od tych paru miesięcy, sądzę, że niecałe trzy, musieliśmy ją wznieść, żeby miasto było bezpieczne. Wtedy zaczęły się ataki? No, na początku nic dużego. Kilka tylko goblinów tu i tam, próbujących ukraść jakieś drobiazgi, najczęściej żywność. Z czasem było ich coraz więcej i też coraz to dziwniejsze istoty. Takie duże, włochate, podobne do goblina, ale większe. Strasznie dobrze się skrada. Nie wiem, jak one się nazywają. Czy możemy wiedzieć, co to jest? Historia tylko i wyłącznie. No, ja też rzucam. Też rzucam. Ale nie wiem, czy ktoś z was jest wyspecjalizowany. 8, nie. 8, nie. 16. 16. 4. 4. Okej, okay, duże włochate. 11, coś takiego. 11. Ty, Vincent, wiesz, chodzi o... 12. Dobra, to tylko Vincent będzie wiedział. Chodzi o niedźwie żuki. Jeden z gatunków goblinoidów. Okay. Jeśli ktoś oglądał Gumisie, to trole w Gumisiach to są niedźwie żuki oryginalne. Okej. Okay. One wyglądają identycznie. Albo też... z polskiego bobołaki. Bobołak. Bobołak okay. Jest pięknym tego nazwą. Mm-hmm. Bobołak. Bobołaki. Okej, to... No to ci brzmi jak opis bobołaka. Dobra, no i ona mówi dalej. Tak, tak, nie? Mówię. Na początku tylko takie małe grupki. W ogóle, co ciekawe, mieliśmy tu gobliny w tym mieście. Przykładowi obywatele, ale coś im odbiło w jednego razu. Coś zaczęli gadać o jakiejś krucjacie, o jakimś nadchodzącym, nie wiem, rozliczeniu i poszły w ten olerny na tą północ i dołączyły do niego. A byś się spodziewał, że no cóż, że obywatele jak obywatele. Czasem natura bywa silniejsza. Mówisz, że to natura? Dla mnie to brzmiało jakiś religijny fanatyzm. A może czar? Może czar, nie wiem. Wykluczyliście tą możliwość. Czy macie tutaj biegłych w rozpoznawaniu magii? Nie, nie mamy żadnego maga ani tego. Mamy tylko zielarza, ale on zazwyczaj jest pijany. Dość odważne stwierdzenie, że jakikolwiek bunt przeciwko władzą od razu musiał być robotą magii. Cóż. Żyjemy w świecie wypełnionym magią w końcu. Sądzę, że to nie... Ba! Ja sama raz musiałam udusić własnymi rękami doppelgängera, który się podszył za mojego męża i mi się wkradł do sypialni. Cóż. Brzmi ciężko. Niech mu ziemia ciężką będzie. Dobrze, ale... Ziemia! Zgnił nam na szubienicznym drzewie. Palemir stąd. Czyli wszystkie gobliny z New Dagger dołączyły do Mogoga, czyli jego siły są raczej znaczne. Można ocenić mniej więcej ich liczebność? Jeżeli chodzi o same gobliny z miasta, to parę tuzin, no tak, z trzy tuziny. A jeżeli są pewnie też inne, które do niego dołączyły i pewnie te, z którymi on przybył. Sądzę, że tam w jego twierdzy, czy co on tam ma, jaskini, nie wiem. Sądzę, że jest tam niemała armia. Plus te duże włochate to... A te to no. Nawet nie wiem skąd ma. Chociaż cóż, pewnie przybyły razem z nim. Niełatwo ich będzie
wyłuskać. No dobrze, czyli duża siła. Na początku ataki niewielkie, kiedy się nasiliły i jak się to przejawiło? Przejawiło się kamieniami rzucanymi w miasto. Nie wiem, mają jakąś machinę oblężniczą albo coś w tym guście. Strącili parę i żądali, że albo zapłacimy im haracz, albo zrównają miasto z ziemią. Odparliśmy ich wtedy na szczęście, ale nie obyło się to bez ofiar. A ten Mogog stawił się sam kiedyś tutaj? Nie, go nigdy widział. Nigdy go nie widzieliśmy, zawsze wysyła tylko emisariuszy. A tam pewnie, że w ogóle istnieje. Coś o nim wiadomo? Konkretnego? Krążą tylko z pogłoski wśród pasterzy z północy, że podobno widzieli płonący statek, który rozbił się gdzieś na granicy kanionu. To tylko tyle. I to on z tego statku wyszedł? Sądzę, że tak. I zaczął gromadzić armię? I tak łatwo jest tutaj zaprowadzić chaos? I ona popatrzyła na ciebie jak trochę zdziwiona, jakbyś powiedział coś, znaczy... I ona tak... No tak, oczywiście, że tu łatwo zaprowadzić chaos. Jesteśmy na praktycznie granicy cywilizacji. W nowym, nieznanym lądzie, którego jeszcze do końca nie zbadaliśmy. Miejsc, żeby się tu ukryć na tej wyspie są setki, jak nie tysiące. Czy podwładni... czy oni zabijają bądź mordują niewinnych? Czy jedynie dokonują kradzieży? Jeśli ktoś się stawia wystarczająco... jeżeli ktoś się wystarczająco stawia, nie opierają się przed morderstwem. Tak więc ich zadaniem jest zebranie majątku. Tak, to bandyci. To można powiedzieć, są bandyci. Kiedy był ostatni atak? Już dość dawno temu właściwie, można powiedzieć. O dziwo dość długo, tak jakby coś, albo coś im przeszkadza w ich planach, albo coś knują. Albo coś knują. To może być dwa, może trzy tygodnie nawet. Mimo to ich bandy cały czas krążą wokół New Dagger na... A tak. Jedną się natknęliśmy. Słyszeliśmy od podróżnych, ale chyba zelżało ostatnio, jest ich mniej. Albo na pewno są mniej uzbrojeni. A te maszyny oblężnicze, to nie wiem, widać z daleka jak... Z daleka to widziałem, jak kamień leci. Widziałam tylko, jak kamień leci. Duży taki. Pewnie gdzieś jeszcze leży, nie byliśmy w stanie go usunąć. Czyli jakby znamy koncept trebuszy tutaj, czy tak? Nie? Tak, oczywiście. W sensie ty, Kael, na pewno znasz, ponieważ... Myślałem, że pytasz Szerefki, czy znasz ten koncept trebuszy? Nie. Działa na spelljammerach prochowe są dość rzadkie. Głównie spelljammery rzucają w siebie kamieniami i strzelają balistami. Więc dla ciebie widok katapulty miotającej kamienie w przestrzeni kosmicznej, gdzie to jest właściwie dość dobrym sposobem ataku, tak? Bo nie leci parabolą, tylko leci prosto wtedy. Tak, wiesz o co chodzi. W sensie widziałaś takie machiny. A jesteśmy w stanie tak patrzeć, tam wyokreślić, jaki to może mieć zasięg taki maksymalny? O nie, no to nie jest tak, że dzień drogi czy dwa dni drogi strzelają. Ty wiesz, że w przestrzeni kosmicznej, czekaj, to muszę podręcznik. Zastanawiam się, gdzie, skąd oni mogli strzelać, że tylko widzieli kamień, nie? To za jakiegoś wzgórza by wystarczyło. A, okej, rozumiem. No to też wyciąga KM mapę i tak strategicznie próbuje to ustalić jakby z... jeżeli patrzyło, wiesz, tak mniej więcej wiesz, jak tu idzie kanion. Mhm. O, przepraszam. Tu idzie kanion. Tutaj się zaczyna las, to ty domyślasz się, że takie większe wzgórza są gdzieś tutaj. Nie? Czy gdzieś tu mogło być, tak? Tak, gdzieś, znaczy no bliżej miasta, tak? No bo to jest gdzieś tu może stąd. Tak myślisz, to byłoby dobre miejsce. Mhm.
też sądzę, że kamieni z tej rozpadliny by nie brakowało. To właśnie rozwijamy tą mapę, tak? Tak. Ja rozwinąłem kart przed wami, żeby ustalić jakby, gdzie można zacząć. Tak. To może powinniśmy iść tędy i sprawdzić, czy tu nie kryją się z jakąś machiną. Tak, co no, tam jakieś pani szeryf, wpuszczaliście tam jakieś, nie wiem, patrole? Tylko jeden, który nie wrócił, więc od tamtego czasu nie. Gdzie ten patrol szedł? Na północ, po prostu granią tego kanionu, żeby sprawdzić historię o tym statku podobno, ale nie wrócili. Właśnie z informacji, które uzyskaliśmy od jednego z ludzi Mogoga, udało nam się ustalić przybliżony obszar, na którym znajduje się jego kryjówka. Czy mogłaby pani coś do tego dodać? Pokazuje jej zakreślony obszar i ona tak, na mapie. I widzisz, że wskazuje wam, że sądzę, że to będzie gdzieś tu. Pasterze, którzy w tych okolicach wyprowadzają chomiki. Sądzę, że to będzie gdzieś tutaj. I to tutaj widzieli też ten statek? Tak, gdzieś to tutaj. Plotek. Dobrze, rozumiem. A jeszcze wracając do bombardowania miasta, czy naprawdę było aż takie dotkliwe? Z tego, co widziałem, materia nieożywiona tego miasta ma dość niezwykłe właściwości. No, te kamienie, na których budujemy nasze domy, tak, oczywiście, te były niewzruszone, aczkolwiek drewniane konstrukcje rozpadają się dość łatwo, trafione kilkusetfuntowym kamieniem. Dobrze. Rozumiem. Więc jeszcze ostatnia sprawa, którą ja chciałbym poruszyć, a mianowicie czy jakieś informacje o terenie znajdującym się między New Dagger a miejscem domniemanego przybywania Mogoga, czy to trudny teren, jak się po nim poruszać, może jacyś przewodnicy, może ta żaba się stamtąd wywodzi. Tam patrzy, tam słyszycie takie pół kąknięcie, pół bęknięcie, nie, jego to... Nie, no, lepiej nie. Szukalibyśmy jakiegoś przewodnika, nie? Znajdzie się na pewno paru. Nie ukrywam. Okolica ta jest głównie równiny. Dobre miejsce do wypasania zwierząt, więc też trudno się ukryć. Aczkolwiek jest też paru śmiałków, którzy zagłębiają się do kanionu, żeby tam polować na bestie nocy. Byśmy prosili o kontakt do nich. Pójdźcie do karczmy wieczorem. Pewnie będą wracać z polowań. Na pewno ich rozpoznacie, to po pierwsze. Po drugie, za dobrą opłatą pójdą wszędzie. Aha. Oczywiście, tam się właśnie wybieraliśmy. Dobrze, to z mojej strony to prawie wszystko. Panowie macie i pani macie jeszcze jakieś pytania? Ja mam tylko jedno pytanie. On ma jakąś kaucję nad sobą i pokazuje na tego w celi. To się jeszcze nie zdarzyło. Nie wiem. Otwiera szufladę, wyciąga kartkę i tam patrzy. Dobra, tutaj jedna beczka wypita, jedna rozbita. Nie wiem, tak co. Dwie sztuki złota. Daję jej. Ja tak zdziwiona. Trochę. Tego się nie spodziewała, ale... No dobra. To proszę jeszcze tu podpisać. Wyciąga raport aresztu. Widzisz, to jest? Mhm. I widzisz, że dopisuje taką małą parawkę na dole. I tam kaucja wpłacona... Kaucja w wysokości, dwie sztuki złota, słownie tam dwie sztuki złota, wprowadzona przez i żebyś się podpisał. Pisze Malvin Olin i dopisuje
uświetlanej przyszłości. Ja tak spojrzała na to i... No dobra. Wyciąga pęk kluczy, podchodzi, otwiera tą celę i... Żabol! Jesteś wolny! Wstał, się rozgląda, pokazał na siebie tymi paluchami. Wolny? I ona, tak, wolny. Ten pan za ciebie zapłacił. Weź mi, zładził z oczu. I ten wolny! I biegnie do ciebie Malvin. Przytula cię, tak wiesz, taki ten, zadowolony. I jest tylko takie, dziękuję. I wychodzi. Ja się, jak on mnie przytula jeszcze, no, nachylam się, bo on jest niższy od... Tak, on ci tak do klatki piersiowej tylko sięga. Okej, okay, nachylam się. Do zobaczenia wieczorem w Karczmie, Żabol. I on... widzisz, że zamrugał, jak patrzy na ciebie raz z jednym, raz z drugim okiem. Trudno ci powiedzieć, czy się uśmiechnął bardziej, czy jeszcze bardziej, ponieważ ma szeroką gębę, więc cały czas wygląda jak uśmiechnięty, ale wytarł ręce o ten swój kubrak i tylko pokiwał głową, co ze względu na to, że nie ma szyi, to wygląda, jakby się cały skłonił, i widzisz, że takim dość pokracznym krokiem, jak wiecie, jak te ropuchy tak chodzą, nie? Że one tak dość, tak prawa na lewą, nie? I no. To on takim pokracznym krokiem, widzisz, wychodzi zadowolony na miasto. I jeszcze w drzwiach pomachał ci. Ja macham i mówię, no to ja już nie mam żadnych. Jak Żabol obściskuje Malvina, Gareth ukradkiem patrzy, czy Żabol mu nie wyciągnął czegoś z kieszeni. Percepcja. Dobra. Perception. To będzie 8 plus pewnie 10. Teraz sprawdzę dokładniej. No, ale wysoko nie będzie. Perception. Będzie 9 nawet. 9? Nie widziałeś, żeby próbował okraść Malvina. No to ja będę miał jeszcze jedną sprawę i na stół rzucam dokument, pełnomocnictwo od hrabiego. Trochę w sprawie egzekucji. Ja tak. Widzisz, słyszysz zgrzytanie zębami. Cholerny. I on. No dobrze, no co mam zrobić? Wygląda na to, że Mogog jest twój, ale... Dobra, ale wyrok wydaję ja. Oczywiście. Rozumiem, że ta sprawa już stała się personalna. Oczywiście, że tak. Wszystkie sprawy w tym mieście są personalne. W końcu to moje miasto. Dobra. Co do konia dla mnie, to też to było do niej skierowane pismo, czy nie? Tak. To ja zapomniałem. I ona... A, tak, i koń. Ale ma wrócić. Kiedy wyruszacie? Jak tylko dokonamy wszystkich formalności, góra 2-3 dni. Dobrze. Konie są gotowe w stajni. Porozmawiaj ze stajennym, ja ich już jutro ich powiadomię. Będzie czekał gotowy. Świetnie. Dziękuję. Ale ma wrócić. Oczywiście, panie Byron, ręczę za to. I też od razu zapakuję mu kajdany na tego, że tak powiem, Huncwota. Czy możemy dostać również rzucaną sieć? I ona, to idźcie do portu, kupcie. Tak, to już załatwimy. Dostaniecie kajdany i knebel. Na razie tyle wam wystarczy. Załatwimy to sami. Rozumiemy przekaz. Sądzę, że też ci łowcy łowcy z kanionu też będą mieli coś. Dobra. Oni i większe okazy niż Mogok na pewno łapią. Pani Byron, czy cokolwiek, co powinniśmy jeszcze wiedzieć przed wyruszeniem w drogę? Nie wiem. Jedno mnie cały czas gryzie z tym wszystkim. Po pierwsze,
No ci to, że oni... no, że... Czemu te gobliny poszły z tego miasta? To mnie dziwi. A po drugie, jedno też myślę. On ich tam ma tak, no... Pewnie z 60, nie? Skąd oni biorą wodę? Tam nie ma żadnej rzeki. I to mnie cały czas gryzie. To jest na skraju pustyni. Tam trudno o wodę. Cenne spostrzeżenie. Może ci łowcy będą wiedzieli coś więcej. No, oni dobrze znają teren. Radzę się ich spytać. Dobrze, to dziękujemy i miejmy nadzieję do zobaczenia już z Mogogiem w Pętach. No, będę wyczekiwać tego dnia z pełna ekscytacji. Udanych łowów i z tego, co słyszę, dobrej zabawy. Ale nie za dobrej. Nie mam ochoty dzisiaj pojawiać się w karczmie, żeby tam robić porządek. Jasna sprawa. Przypominam, że im mniej o was słyszę w moim mieście, tym lepiej. To wszystko tak ramach jest. Pracy. Panie szeryf. Tak, właśnie, Malin, ja już Vincent nie mówię. Chciałem wychodząc powiedzieć, że zabawa to część pracy. A ten pijany zielarz to gdzie mieszka? Jeszcze kaj. Mówię głośniej niż Vincent po prostu. Kradnę ten pomysł. Dobra. I ona tak, pijany zielarz. Jeśli będziecie szli na północ, na pewno nie przegapicie jego chatki. Mają zaraz tam koło tej wiedźmy. Sądzę, że znajdziecie go bez problemu. Dobra. Przyda się jeszcze jeden towarzysz do imprezowania. I druga do Malwina. Tak, przyda się. Ale zanim to... muszę coś przemyśleć. Idę po prostu stąd. Nie. I Malwin idzie do naszych pokoi. Dobra. No, Garrett zwija mapę. To wszystko, pani Frido. Dziękujemy. I też wychodzi. Dobra. Rzadko to mówię, ale do usług. Jakbyście jeszcze mieli jakieś pytania, no to widzicie, że to przechyla. Ciężko jej przechodzi przez gardło. Walcie śmiało. I tak długo, jak robicie coś, żeby to miasto było bezpieczniejsze, to jestem do waszych usług. Dobrze. Wynocha mi stąd. Pani Frido. No dobrze, czego jeszcze? Do usług, prawda? Świetnie. Za ile ta wielka kusza? Tam wskazuję. W rogu... Tak, jest. Po prostu... panie, to jest kusza. I ona tak... To mogę coś zadeklarować tylko? Bo jasne. Będę się zbijał już. Jasne. Ten, że Malwin po prostu wam znika z oczu, wychodzi. Okej, okay, dobra. I ona tak patrzy na nią. Rzuć na... Kurde, no, przydałoby się coś w stylu prezens, jak w Mogborgu, ale dobra, rzuć na przekonywanie. Okej. Okay. Vincent. Ojej. Nie wiem, co mu sprawdzam za każdym razem na karcie, skoro wiem, że 0. 13. 13. To widzisz, że... ile ta kusza? Jednego Mogoga. O. Ciekawa ta waluta. Rozumiem. A, niech stracę. Nie widzisz, że podchodzi. Wyciąga jeden z tych kluczy. Widzisz, jak chwyta tą po prostu beastowe kusza. Sprawdza cięciwe i rzuca ją w swoim kierunku. Nice. Łapie, ale jest ciężka. Ledwo co ją łapiesz. Ona po prostu końcówka ping, o ziemię. O kurde, to łapię jest najpierw dwoma łapami, ale tak zaczyna mi spadać i trzecią muszę przytrzymać. Tak. I jak wrócicie z Mogogiem, jest wasza. Jak wrócicie bez niej, no cóż, to już pewnie nie wrócicie.
Cieszę się, że poznaję kolejną osobę, która jest wierna procesowi. Dziękuję. Dobra. To co? Do zobaczenia. Tak. No, Gareth już wyszedł. Jeszcze na wychodnym mam was na oku, pamiętajcie. Pamiętamy. Cały czas. Dokładnie. Dziękujemy. I Kaja robi. No. Mrugnęła do ciebie. I idziemy na miasto. Idziecie na miasto. Dobrze. Tak. To jedna jeszcze rzecz, mianowicie wracacie na główny rynek i widzicie, że tam ta karczma, to właściwie teraz ją słychać dość poważnie. No, sorry, musiałem. Tak, czekaj. Zrobię migrację. Cześć, Paweł. Słyszycie... Słyszycie gwar i muzykę. Dobrze, że tak powiem, no, działającej tawerny. I stajecie przed nią. Malwina, nie widzicie, gdzie jest Malwin. Ale Kae, twój wzrok zwraca twoją uwagę jako osobnika, raczej osobniczkę o dużej percepcji. Widzisz takiego chłopca barowego, jakiegoś takiego pomocnika i widzisz, że on coś zamiata tak i zmywa jakby z bruku przed karczmą. I tam widzisz, że taki coś tam szemrze i widzisz, że rzeczywiście po prostu go postawiono tam zmiotło i on ma to zebrać. Kiedy podchodzisz bliżej, widzisz, że zamiata czarne pióra i tak jakby trzyma trzyma tak za palce znajomego ptaka z przekręconym z przekręconym karkiem i tak z obrzydzeniem wrzuca go do tego. Wrzuca go do wiadra na odpadki. A potem patrzy się na ciebie a ty czego się gapisz, dziwologu? I zaczniemy tutaj od następnego razu. Yeah. Ale skaczek na koniec. Nice, dzięki. Super. Pięknie. Super było.